Oficjalnie witam w imieniu organizatorów Tygodnia Polonistów. Polonistów. Wszystkich, zarówno Marka Hucza, Janka Jurkowskiego i Pawła Wdrowskiego. Już się tym prawie nauczyć. Bo ja pani mi nie przysłała, że to ty, ja wygooglałem, że tam się kościół. No bo ja tylko wiem, że jakiś gość jeszcze przyjedzie, a jak słyszę nazwisko, to 5 minut później chcę zacząć przypominać, już nie jestem pan. W każdym razie mamy w tym roku trochę więcej Darwina niż w zeszłym i mam nadzieję, że ta tendencja będzie się utrzymywać. Mały włos byłaby też tu pani Basia, ale niestety... Ale niestety obowiązki ją zatrzymały. Jest z nami duchem. Podobno pewnie ten zakład był upadł. Dobrze, bo zaraz się spotkanie zacznie, a ja jeszcze nie skończę witać. Oczywiście bardzo gorąco, to dosłownie witam wszystkich zgromadzonych na tej sali i tych, którzy siedzą w tej drugiej, lepszej sali, tam jest chłodniej. I jest taki zarąbisty widok z kamery. W ogóle pozdrawiam wszystkich, którzy tam siedzą, ja będę z wami duchem i ciałem też za chwilę. Na razie chciałem też powiedzieć o formule tego spotkania. Myśleliśmy o wymyśleniu kolejnej porcji krępujących pytań, ale nie było chętnych, więc tę przyjemność zostawiam wam. Zabawa będzie polegała na tym, że tutaj będzie jedna osoba karkołomne ewolucję wyczyniała z mikrofonem po sali. Wy musicie tylko ją złapać, odebrać jej mikrofon, nie wiem, czy odda, i zadać pytanie. Goście i gospodarze tego spotkania, bo nikt nie będzie prowadził tego spotkania, także oni robią co chcą tak naprawdę. Ja wychodzę, oni nie wiem, co się będzie działo. Ja was na oku was będę miał przez ten... My się zamkniemy. Także jakby co, to... Chciałbym tylko wszystkim powiedzieć, że teraz czeka nas jakieś 5 minut ciszy, zanim padnie pierwsze pytanie, więc ja usiądę, chłopaki już usiedli. Ja to wstanę z racji. No to poznajmy się. I to jest oczywiście ten moment, kiedy ktoś, kto ma pierwsze pytanie, może zadać pierwsze pytanie. Zazwyczaj moderator rozwiązuje ten problem, ale dzisiaj go nie ma. Pierwszy! O! Brawo! Brawo! Hej! To ja chciałbym zapytać, ile będzie jeszcze kampanii u Baniaka i czy planujecie je zrealizować, nakręcić? Kto tu nie chce tej kampanii, przepraszam? Kto tu się oburzył? Ile jeszcze będzie? Nie wiem. Bo to jest, wiesz co, to jest tajemnica tak naprawdę, którą Baniak... Jeżeli chodzi oczywiście o Cthulhu. Jeżeli chodzi o Cthulhu, to tego nie wiemy, bo w przypadku Młotka byliśmy umówieni na 3 sesje w tej kampanii. A tutaj to jest tak naprawdę w sumie ile wyjdzie fabuła. Coś ostatnio nam mówił, że chyba na 4 się skończy, że ta fabuła jest, patrząc na to, gdzie jesteśmy. To chyba zależy od tego, na ile będziemy elokwentni, żeby rozwiązać zagadkę. Także może być 1 albo 4. Tak. Dajcie się po prostu zabić. Dokładnie. Wszystko zależy od tego, ile razy będziemy po prostu zmieniać bieg fabuły na własne widzimisię, prawda? Na przykład jadąc całą noc do domu, którego nie wiem, gdzie jest. Nie znam adresu. Także szkoda, że ta odpowiedź nie jest bardziej satysfakcjonująca, bo brzmi po prostu nie wiemy. Ale tak nie wiemy, no po prostu mamy nadzieję, że... Szczerze, mi się bardzo fajnie gra. Myślę, że chłopakom też, więc jakby ta kampania jest bardzo fajna. Nie podobałem się? Sprajeżyłem się. Wygłupiłem. To druga część pytania. Czy je zekranizujecie? Czy zekranizujemy? No tak. Już się umówiliśmy z Netflixem, że w przyszłym tygodniu wchodzimy na plan i kręcimy przez następne 2 lata. To jest taki duży projekt. Taki duży projekt. Powiedzieliśmy, że jak z Władcą Pierścieni wyszło, to czemu miałby na mnie wejść?
Jedziemy normalnie tam do tego, na Madagaskar, bo to jest taki nieodkryty jeszcze jakby przez filmowców ląd. Marek się zgadza ze mną. I tak właśnie planujemy to zrobić. Nie? Także premierka będzie jakoś w 2024 albo 2025. Trzeba też doliczyć rok albo dwa lata obsuwy, bo na pewno będzie obsuwa w związku z premierą, ponieważ no to jest jeden z takich zabiegów, który my stosujemy, że jakby zapowiadamy coś, dajemy termin, no i potem jakby nie dotrzymujemy tego terminu, ale to jest, wiecie, też taka, bo odchodzi się od bycia jakby punktualnym i słownym, prawda? Już się od tego odchodzi, już teraz raczej robi się, co się chce. Jeżeli ta odpowiedź wyczerpuje w 100% twoje pytanie, to przejdźmy dalej. Dzięki. Proszę. Tak. A ja muszę okulary założyć, żeby widzieć jakąś rękę w ogóle. Żeby... W takim razie 5 minut ciszy przyszło troszkę później. Dobra. Proszę. A mikrofon. Gdzie moje maniery? Cześć, miło was poznać. Ciebie również. Ja tak może rozluźnię trochę atmosferę. Znacie Jakuba Dębskiego? Tak, nie, czy... no tak. Dla mnie to jest, powiedzmy, nam druga najzabawniejsza postać w polskim YouTubie. Czy bardziej wy jesteście jego... A pierwsza to Marek? Ja? No, czy pan? Wy jesteście trzema osobami jednej osoby, więc... Tak, czy to bardziej wy jesteście idolami Dema, czy bardziej on jest waszym fanem? Ale w ogóle są jakieś przesłanki, że on nas ogląda? Jeszcze nawet teraz może. Jakubie Dębski, jesteś tu? Ja mogę tylko powiedzieć, że jak jeszcze byliśmy na studiach, to u nas w naszym pokoju w akademiku wisiały komiksy Dema i jeden z moich ukochanych komiksów o śniegu. Nie wiem, czy kojarzycie, że mamy czarny śnieg, a ten śnieg chce mnie zabić. I w kolejnym obrazku śnieg wrzuca cegłę przez okno. Bardzo zabawny komiks, polecam. I wisiały u nas, tak, więc to jest taka anegdotka z Dema związana. I jeszcze wisiał jakiś, ale już go nie pamiętam. I mi się wieloryb sombrero podobał. No. A ja mam dwa komunikaty z drugiej sali. Kończymy! Próbujcie troszeczkę odsuwać mikrofon, bo strasznie trzeszczy. Ja troszeczkę się łączę, ale tak na przykład wypadek. Dobrze was słychać, jak jest tak o, okay. A wtedy to jest tak okropnie strasznie. I apel do pytających. Zgłaszajcie się już w trakcie pytań, żeby... znaczy odpowiedzi, żeby nie trzeba było czekać, dobra? Dokładnie, to nie ja wymyśliłem, to tutaj organizator. My tego zażyczyliśmy sobie w umowie. Tak ma być po prostu tutaj, z maszyneczka, nie? Aha, co? Także Jakubie, jeżeli nas oglądasz, to tak, my bardzo, bardzo, bardzo sympatycznie lubimy. Twórczość. Okej. Paweł, jak zaczęła się twoja przygoda z grupą filmową Parówczak TV? Z Parówczakiem TV. To było tak, że chłopaki nie... Niżej mów trochę! To było tak, że chłopaki... Jeszcze niżej. Trzymaj, jak mówi. Ja byłem na takim festiwalu teatralnym i tam w jury był Jan Jurkowski. Między innymi był jednym z rolów. I ja podszedłem potem do Janka i mu powiedziałem, że szanuję, że w ogóle tam ale brakuje im takiego gwiazdora. A zupełnie poważnie, to było bardzo fajne doświadczenie, bo w Gili było parę znamienitych osób oprócz Janka. Była pani Szczepkowska, był pan Jacek Kijonik, był pan Łukasz Delka. I jak Gili schodziło po rozdaniu nagród ze sceny, to ruszył tłum w kierunku i minął te wszystkie znamienite osoby.
i podbiegł do tej osoby i reszcie było przy drodze. Przepraszam, pojawiły się pytania z drugiej sali. Fantastycznie, bardzo proszę. Ja ciasteczko. Pierwsze pytanie. Czy jest możliwy romans Sławka z panią Basią? Czy jest możliwy? Zawsze. Ale, to znaczy tak. Ja uważam... Nie, to nie jest żadne dla mnie. Spoiler, no bo to jakby... Wiecie, dla mnie oni są parą po prostu. Oni są razem dla mnie. Znaczy od... jakby to nie jest... Ja myślałem, że to jest dosyć jasne. No wiadomo, no to... Jakby nie było miejsca w tym odcinku Rafał vs. Sławek, przynajmniej na jakieś, wiecie, sceny łóżkowe czy buziaczki. Ale to było dla mnie takie dosyć... No. Kolejne pytanie. Bo właśnie jest tak, że niby ludzie myślą, że Basia się w nim ewidentnie kocha, a on ją tam wykorzystuje, on jest złym diabłem. Ale nie, no jak dla mnie to akurat Basia to jest jedyna osoba, do której no zawsze miał słabość, nie? Do której nigdy nie stracił tej sympatii, no bo wiadomo, z Rafałem się pokłócili na wieczność w pewnym momencie, a jednak z Basią zawsze go coś łączyło, więc dla mnie to, no, jakby to był po prostu zakazany owoc, zakazany związek. I dopiero kiedy Basia odeszła z nieba, no dobra, widzieliście. Kolejne pytanie, czy będzie coś więcej o innych bogach? Nie. Teraz eksplorujemy kosmos. No. Nie, wiecie co, wielokrotnie mieliśmy jakieś takie pomysły, żeby... Znaczy, pomysły, takie zagwozdki, powiedzmy, zastanawialiśmy się z Markiem, co by tutaj nowego zrobić, czy faktycznie brać się za Zeusa, czy za jakichś takich bogów, ale... Ale ja myślę, żeśmy świadomie się za to nie brali, nie porywaliśmy się za za tych innych bogów. Ci bogowie, którzy mieli być, byli w chaosie i myślę, że albo w Rafale i Sławku, jeżeli chodzi o jakiegoś tam właśnie królu, a tak to chyba nowych bogów raczej nie będzie. Coś tam jakieś pytania? Tak, ja. Jak jesteśmy przy Sławku, mam takie pytanie odnośnie charakteryzacji, no bo wyglądał zjawiskowo, nie wiem czy to dzięki aktorowi, który go miał, czy charakteryzacji i skupmy się na tym drugim elemencie. Ile zajmowało ucharakteryzowanie ciebie na Sławka, bo na przykład te rogi chociażby, no naprawdę fajnie to wyglądało, super się oglądało, ale aż ciekawi mnie, ile godzin to było pracy, czy może zmienię godzin? Były dwa pełne dni. Dwa pełne dni make-upu, potem 6 godzin zdjęć, potem tydzień zmazywania. Więc na tyle to trwało. Nie, tak naprawdę to wszystko zależy oczywiście od konkretnej wersji Sławka. Ta klasyczna czerwona, zaczynaliśmy chyba od 3 godzin przy Hitlerze, a w tych nowszych produkcjach, na przykład w Rafale i Sławku, to już mam wrażenie, że zeszliśmy do 2. Najgorzej jest, jak się robi źle przy tle. To potem, w przypadku Rafała i Sławka, sceny z Basią, sceny z Rafałem, tam musieliśmy poprawiać rogi co pół godziny chyba, jak nie częściej, bo po prostu one zostały źle przyklejone. Klej nie wysechł, tutaj, w tych punktach, w mojej czaszce. I autentycznie co chwilę wyciekał spod nich klej i to nie było ładne. Trzeba było po prostu go tutaj wycierać, wciskać tego roga. Ale i kręcić dubla i znowu poprawić. Także do 2 godzin. A w przypadku Sławka w Hiobie, gdzie to było oczywiście krócej, rogi to były takie dwa kurduble, no to tam chyba a z 2 godziny przez warunki pogodowe. Bo myśmy to robili na powietrzu, ciągle wiał wiatr i to nie były do końca jakieś takie korzystne warunki do charakteryzacji, więc tak, 2 godziny powiedzmy. Chyba, że Sławek jest biały, jako wąż. To nie wiem, bo nie sprawdzałem. Wtedy tydzień w piwnicy. To był tydzień w piwnicy. Tydzień na grach. No, ale najbardziej mi się oczywiście podoba, kiedy po prostu jestem ludzkim Sławkiem. Wtedy tylko zakładam soczewki i no. Tylko mi oczko. No, dobre ćwiczenie. Zapomniałem pytania.
Nie, jak potoczyły się dalsze losy Słowackiego w teraźniejszych czasach? Bo tam było... Możemy ci powiedzieć. No to właśnie może kiedy film? No. To jest wątek, który nam siedzi w głowie już od dawien dawna tak naprawdę. No wiadomo, od czasów Tropicieli Prawdy, kiedy tam troszeczkę postaraliśmy się coś wprowadzić do świata. No ale szczerze mówiąc, w najbliższym czasie mamy tyle innych projektów, że troszeczkę ten musimy odsunąć w czasie. Natomiast jak najbardziej mamy plan, mamy mniej więcej zarys fabuły. Na pewno bardzo nas to ekscytuje, że tak powiem. Tutaj ten... Problem co chyba zrobił taki... Problem się chyba zrobił też taki, że ten konkretny odcinek, dokończenie tej historii, czyli Słowackiego i Mickiewicza, jakoś się tak nam bardzo w głowach rozrosło. To znaczy my już w ogóle trochę przestajemy myśleć sketchowo, zaczynamy myśleć filmowo. I teraz, kiedy my zaczynamy myśleć filmowo, to generuje gigantyczne koszty. I jeżeli podejmujemy się robienie jakiegoś takiego wielkiego odcinka filmowego, no to automatycznie nie możemy robić mniejszych rzeczy, które są aktualizacją na kanał, a dodatkowo po prostu generują koszty pieniężne, które obecnie mamy super wsparcie na Patronite, ale to są rzeczy, które na przykład grubo już przekraczają taki budżet, a mamy do wykończenia tak naprawdę wszystkie obietnice, które złożyliśmy na Patronite, czyli jeszcze mamy kilka tam produkcji. Więc w sumie... Co tam się dzieje? No, więc w sumie na pewno chcemy opowiedzieć tę historię do końca. Na ten rok jeszcze mamy trochę inne plany, więc nie wiemy kiedy. Ale jeżeli już mielibyśmy ją opowiadać, to chcielibyśmy, żeby to było duże i faktycznie, no tak jak mówiłeś, jakby z cofaniem się w czasie, w przyszłość, więc pewno by był taki materiał na taki, albo taki 40, albo taki mały film. Więc kto wie? Ja jestem satysfakcjonowany. To bardzo mi duszę. Skąd bierzecie pomysł na materiał, na żarty? Się... Co? Skąd bierzecie pomysł na materiał, na żarty? Czy to nie się wam proza życia, czy na proza coś? To ja powiem. To jest tak. Wytworzył się u nas taki podział, naturalnie, w tym naszym, że tak powiem, zespole kreatywnym, czyli tym naszym duecie, powiedzmy, z Markiem. Mówię oczywiście o procesie przed wejściem na plan, tak, przed organizacją planu, że Marek jest jakby tym, który wymyśla. To jest jakby, to jest jego pierwszy moment, jego działka, to jest jego pierwsze zajęcie. Marek wymyśla, wpada na pomysł i zazwyczaj jest tak, że pisze pierwszą układkę tekstu. I to jest działka Marka. Potem ja dostaję ten tekst i zaczynam na tym tekście pracować. To znaczy poprawiam go, zmieniam albo zmieniam bardziej, albo mniej. Tak naprawdę to nie ma zasady, bo bywało tak, że tekstu praktycznie nie w ogóle nie trzeba było zmieniać, a bywało tak, że czasem zmieniałem go w sposób większy. Nie? Drastyczny. Jest kilka wyjątków. Na przykład gdzie na przykład w serii Gwiezdnym Szeryfie jakoś ewidentnie we mnie bardziej siedział chyba ten temat jakby szeryfa, tej jego rodziny, więc się tak z Markiem trochę dzieliliśmy już na poziomie pisania scenariusza, że to nie była tylko kwestia tego, że on pisze, a ja poprawię, tylko już tam pisaliśmy troszeczkę równolegle różne sceny, sklejaliśmy to w całość, wspólnie rozmawialiśmy o fabule na przykład. Powiedziałbym o Rafale i Sławka, ale nie wstyd. A z Rafałem i Sławkiem było na przykład tak? Z Rafałem i Sławkiem było na przykład tak, przestań mówić, kiedy ja mówię. Było na przykład tak, że Janek Rafała i Sławka napisał sam od początku do końca. I ja tam nic, że tak powiem, nie mieszałem, bo Janek mi to przysłał, powiedział, dopisz coś tego i ja to przyjrzałem i stwierdziłem, że nic nie trzeba dopisywać, bo to jest dobre takie, jakie jest. A
Bo jakby ciężko jest chyba odpowiedzieć na to pytanie. W sensie, bo pytanie było trochę inne, pytanie było skąd bierzemy, wiesz, jakby pomysły i jakby żarty i tak dalej. I ja myślę, że to gdzieś samo przychodzi. Tylko trzeba dbać o to, żeby życia nie traktować zbyt poważnie. Bo... Nie, ale autentycznie, jak wiecie, jak... Bo poza tym, że to są jakieś tam heheszki i wyskakują sobie tam na YouTubie, no to ta produkcja, te wszystkie rzeczy, które są dookoła tego, no to już się robi normalnie, wiecie, stresowe sytuacje i normalne życie. I jak za bardzo, tak zauważyłem w ostatnim czasie, że jak za bardzo jakby człowiek tak zaczyna to traktować poważnie i w ogóle to są takie poważne rzeczy i tak trzeba, och Boże, zginiemy, jeżeli tego nie zrobimy, no to jest coraz mniej śmiesznie. A jak jest jakiś taki luz, co? Co? A jak jest jakiś taki luz normalnie w życiu, jest więcej zabawy i więcej śmiechu, to po prostu samo to przychodzi. Także Janek zaczął, nie odpowiedział na twoje pytanie, ja wziąłem mikrofon, nie odpowiedziałem na twoje pytanie, więc chyba przejdźmy dalej, bo ja nie mam pojęcia skąd to się bierze. Jeszcze tylko powiem, że na przykład mnie bardzo jarają takie rzeczy jak tworzenie tego naszego uniwersum. Bardzo mnie fascynują właśnie te wszystkie nawiązania, łączenia, więc ja też nad tym jakby trzymam pieczę. Nawet jeżeli na przykład odcinek jest taki, że Marek pisze właśnie pierwszą kładkę tekstu, to często bywało tak, że ja wprowadzałem tam jakieś elementy, które mogą nawiązywać, pilnowałem, żeby daty się zgadzały, żebyśmy na przykład nie... Przez to, że skaczemy z chronologią w wielu wątkach, to żebyśmy nie zaprzeczyli sami sobie, albo żebyśmy w odcinku, który się dzieje przed jakimiś wydarzeniami, nie mieli świadomości jeszcze tych wydarzeń. To są takie rzeczy. Bardzo proszę, pani z Nevermind. Czy co z piosenkami? Czy pojawią się jeszcze jakieś? Kochani widzowie z drugiej sali, pytanie brzmiało, co z piosenkami? Czy pojawią się jeszcze jakieś? I odpowiedź brzmi, tak, oczywiście. Co prawda długo kazaliśmy czekać na następną piosenkę, bo Kluski był, nie wiem kiedy, w 2016? W 2005. To prawo czasu. Jeszcze u Ludwika, Montgomery'ego. Tak. Natomiast tak, będą piosenki, będzie ich w sumie, będą na razie trzy. Trzy piosenki w dosyć krótkim odstępie czasu od siebie. Nie zdradzimy gatunków muzycznych ani tego, ale będą trzy piosenki. Ja tylko powiem, że jedną już nagraliśmy, w sensie teledysk. Janek już nawet wczoraj skończył pierwszą układkę, jeszcze musiałem coś poprawiać. Drugą będziemy nagrywać w poniedziałek. A teledysk, piosenka jest już nagrana. A trzecią piosenkę mamy już tekst, mamy muzykę, musimy nagrać tylko wokal. Nie wiem, czy można to zdradzić. Trzecią piosenkę będzie wykonywał... Widzieliście to? Widzieliście? Orzeł Lewandowski. Orzeł polski Lewandowski, Krawczyka. Zobaczcie. Także będą trzy piosenki. I to tak jak Janek powiedział, w najbliższym czasie. Także my też jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwi, że one wyjdą i nie będę więcej mówił, bo to za dużo, no. Cześć. Ja się chciałem spytać, czy możemy się spodziewać dziennika internetowego za tydzień albo dwa, w zależności od tego, czy za tydzień albo dwa. Dzięki. W tym czasie można się go spodziewać, zdecydowanie. Wiesz, to z dziennikiem jest tak, że oczywiście nie jesteśmy słowni, bo zakończyliśmy jego emisję na szóstym odcinku, a było chyba już dziewięć. Więc trochę jest tak, że od tamtego czasu dziennik internetowy traktujemy jako podsumowanie roku, na przykład raz w roku chyba wypuszczamy jeszcze ten dziennik internetowy, albo jako troszeczkę źródło pewnych informacji dla widzów, jakiś taki przekaz bezpośredni dla widzów, typu Patronite i tak dalej. I jeżeli chcemy coś fabularnie troszeczkę popchnąć do przodu, bo ostatnio dziennik przez kilka odcinków służył nam też jako przypominanie widzom o tym, że Zelcer, nasz prowadzący dziennik internetowy, był też agentem specjalnym, agentem 700, że to jest jakby jedna postać. I tak jakby przypominamy ostatnio nasz ten, Paweł Katakarski z Tropicieli Prawdy przesłuchiwał Wojciecha Kuca w sprawie Zelcera, więc to jakby, wiesz, po prostu dziennik musi nam do czegoś służyć. To już nie jest tylko
po prostu głupia improwizacja przed kamerą, tylko chcemy, żeby to jednak służyło jakkolwiek jeszcze naszej takiej fabule, powiedzmy temu uniwersum. No chyba tak, nawet fakt, że mogliśmy troszeczkę bardziej upodlić ciebie ostatnio, jak próbowałeś tam te wszystkie rzeczy typu gąciarza podrabiać, recenzję książki Miecia, to było bardzo fajne, jak się topiłeś. Chcesz coś dodać? Nie. To jest kropka, nie? No to ja mam w sobie trochę krótkie pytanie, a myślę, że dużo mi się też ciekawi. Czy poznamy jakieś tajemnice góry? Kim oni są? Albo czym? Ja myślę, że nie, że z górą było tak, że dla mnie, że tak powiem, przy pisaniu tego Rafała i Sławka najważniejsze było, co ta góra robi. To znaczy, wiesz, dla mnie góra miała być po prostu jakby impulsem dla to, co się dzieje, na ten koniec świata, to, że ta góra nadeszła, miała być pewnym impulsem dla Rafała, żeby po prostu znowu zaczął wierzyć, nie? Żeby mu się znowu zachciało żyć. I tak naprawdę ona spełniła dla mnie swoją funkcję. No wiesz, to znaczy fabularnie nie jest potrzebne dopowiadanie tego, bo myślę, że czego byśmy nie wymyślili, to będzie rozczarowujące dla widzów. To znaczy, póki to jest nieokreślone, to jest jakieś, każdy ma o tym jakieś swoje wyobrażenie, póty może ono takie pozostać. Kiedy my to dopowiemy, no to jakby to po prostu duży chłop przyszedł. Wiesz, no jakby co to może być? No, góra. Góra? A ja się z tobą zgadzam. Ale? Ale ja myślę, że jeżeli ona wróci, no to wróci wtedy, kiedy będzie potrzebna. To znaczy, szczerze mówiąc, eksplorujemy sobie teraz tam kolejne jakieś tam te rzeczy w tym naszym uniwersum. I ja nie wiem, czy nagle się nie okaże, że wiesz, gdzieś się coś skrosuje i nagle gdzieś coś będzie i stwierdzimy, że wow, to jest dobry pomysł. Bo może być, bo lepiej tak też powiedzieć, w sensie na ten moment nie. Ale my też jakby tych wątków nie zamykamy, ponieważ gdzieś nagle się okaże, że to jest potrzebne i działa, to czemu nie? Być może w ogóle będzie tak, że odpowiedź na przykład na to, czym jest ta góra, też może przyjdzie sama. Bo na ten moment jest tak, jak Janek powiedział, być tak, że coś się wyklaruje i się dowiemy więcej wszyscy i będziemy szczęśliwi, prawda? Mamy kolejne pytanie z drugiej sali. Po co Marek ci ta czapka? Tam jest ciepło. Gdybyś siedział tu, to może faktycznie byłaby ci potrzebna. To jest klimatyzacja. Bardzo konkretne pytanie, nie wiem, czy zauważyliście. Ja odpowiem śpiewająco. Nie będę śpiewał śpiewająco. Odpowiem tak, jak odpowiedziałem już kiedyś, przegrałem zakład. I nie będziemy ciągnąć tego tematu. Nie będziemy ciągnąć tego tematu. Więc owszem, temperatura tutaj jest dodatnia. Z tego pytania też wychwyciłem takie lekkie wołanie o pomoc, może by tam podnieść temperaturę. Albo jakoś wyrównać te dwie sale, to wtedy będzie przyjemniej jednym i drugim. Więc dziękuję bardzo za troskę. Nie wiem, gdzie kamera, która, mam nadzieję, że ta kamera. Dziękuję bardzo za troskę. Znam już odpowiedź na to pytanie. Przejdźmy dalej. Kolejne pytanie z drugiej sali. Czy możecie tu znów przyjść? Czyli do tej lepszej sali z klimatyzacją. Gdyby tylko tam była wizja i również tu by nas widzieli, to pewnie byłyby możliwe migracje. Aczkolwiek jesteśmy w takiej sytuacji, że migracje możliwe nie są. Może niech Paweł coś powie na ten temat teraz. Pawle? Ja tam mogę pójść. Tam było fajnie. Znaczy tutaj też jest, ale... Poptoka. I mamy jeszcze trzecie pytanie z tamtej sali. Aha. Kiedy weźmiecie się za normalną robotę, zamiast nagrywać filmy na YouTube? Czy na tamtej sali jest podawany alkohol? Ja tam pójdę. Ale tylko jak jest. No, dobra, to było pytanie retoryczne. I co tak tam tupie, ktoś puka? Pytania przychodzą, rozumiem, okej. Okay. Ja mam wrażenie, że tam ktoś rękę podnosi. Krzycz!
współpracuje się z Darwinami. Poczekaj, poczekaj, dam ci mikrofon. Jak Pawłowi współpracuje się z Darwinami? No już powiedzieliśmy. Paweł, powiedz. Ale prawda. Chłopaki są dla mnie bardzo dobrzy. Płacą mi wiele pieniędzy. Wiele pieniędzy. A dobra. Słabo. Tak naprawdę to się pracuje bardzo fajnie. Dla mnie to jest o tyle fajne, że się fajnie rozumiemy, mam wrażenie, i że ta praca wychodzi w taki sposób organiczny. Ktoś komu... no i to jest taka rzecz, która mnie strasznie mobilizuje, bo jeszcze nigdy nie musiałem pracować w takim tempie, jeszcze nigdy nie musiałem tak się starać, żeby... Nie wylecieć! żeby dosięgnąć do chociaż trochę do tego poziomu, także... No fajne wyzwanie. Cały czas, jakby każdy nowy projekt jest dla mnie na pewno rozwijający. Dzień dobry. Hej! Ja mam pytanie, jak wy się zapatrujecie na tą produkcję z masochistą, teraz to nowe czytanie dramatów i tak dalej, bo słyszeliśmy tylko jego komentarz, a od was tylko ten making of i chciałem się dowiedzieć, jakie jest wasze zdanie na temat tej produkcji i co jeszcze ewentualnie usłyszymy. Jakbym teraz... Nie, nam się to nie podoba. Nie chcemy brać w tym udziału. Nie no, dla mnie to jest super przygoda w ogóle, to jest fantastyczne. Myśmy się kiedyś brali za słuchowiska, jak robiliśmy patologiczną krawcową. No nikt tego nie oglądał. Całe szczęście teraz jest więcej tych słuchaczy. Dla mnie to było bardzo, bardzo, bardzo fajne, ciekawe doświadczenie. Też jako, że myśmy tam mieli dosyć skromne role mówione, to też mogłem troszeczkę się tam udzielić jako wsparcie Miecia przy reżyserii, więc było bardzo, bardzo fajnie. A to najpierw Marek powiedz, a potem Paweł. Generalnie pomysł zrodził się w ogóle podczas naszej wspólnej podróży do Gdańska, kiedy jechaliśmy z Mieciem na jakiś taki właśnie też zlot w Gdańsku i Mieciu nam wtedy powiedział, że od dłuższego czasu chodzi z takim pomysłem, że chciałby zrobić takie słuchowiska właśnie jakoś, a że my byliśmy wtedy w rozmowach z Audioteką a propos naszego własnego formatu jakiegoś tam, to nasz menadżer jeszcze Karol wtedy jakby to ogarniał i jakoś tak Karol to chyba pchnął dalej. I koniec końców zrobiło się tak, że zaczęliśmy robić te po prostu dramaty. Więc tak jak Janek powiedział, dla nas to jest super rzecz. Fajnie, że możemy też jakby na innych płaszczyznach niż tylko YouTube popracować. I też jest super, że na przykład poprzez takie słuchowiska może więcej naszych zdolnych kolegów, że tak powiem, pojawić się i coś po prostu porobić. I to jest fantastyczne. A tak poza tym, no to z Audioteką jest super, z Mieciem jest super. Paweł, ty powiedz. Dla mnie praca przy tym audiobooku to była taka seria niespodzianek. Największą niespodziankę zrobił mi Marek, bo kiedy trzeba było nagrać jakąś próbkę głosu castingowo, to dostałem wypowiedź Dendalskiego. Po czym na pół godziny przed próbą w Audiotece Marek mi powiedział, że gram Cześnika i nagrywaliśmy to następnego dnia o 9 rano, także czasu nie było zbyt wiele, ale też bałem się takiego zetknięcia... Powiem, że ja o wielu rzeczach zapominam. Bałem się zetknięcia tej sztuki z korporacyjnością Audioteki. To jednak ogromna firma i pewnie trzeba wejść w jakieś tam ramy. Natomiast jak weszliśmy do studia, to się okazało, że jest tak na maksa domowo. Biegały po nas jakieś koty, jakieś psiaki. I Mietek był też dla nas mega serdeczny. I wydaje mi się też, że ten audiobook ma naprawdę sens, że może kilkoro dzieciaków, którzy by normalnie nie sięgnęli po tą książkę, sięgnęliby po jakieś dziwne streszczenie, może posłuchają i może ktoś się nawet uśmiechnie. Zobaczymy. Powiedz, że będzie dalej. Będziemy dalej robić. Takie następne pytanie odnośnie serii Płachta na Byka. Czy możemy poczekać jeszcze jakiejś kontynuacji, czy ten projekt już tak całkiem umarł? No tak, to już umarł razem z Fernando. Tak, no tak, myśmy w ogóle nawet, no nie planowaliśmy już kolejnych odcinków i
Tak naprawdę zupełnym przypadkiem, dosyć takim korzystnym przypadkiem, okazało się, że możemy wspomnieć o płachcie nabyka w Tropicielach Prawdy, kiedy wracaliśmy do wątku słowackiego i rzeczywiście mało kto zauważył, że ten Słowacki tam wystąpił. Więc mogliśmy sobie użyć tej płachty nabyka, ale nie, już do płachty nabyka nie wracamy. W sumie tyle, no, po prostu. To jest tak. Tak jak, wiecie, z konfliktami też tak jest, że w ogóle wszystkich konfliktów ma być 29, jesteśmy na 25 odcinku, więc niewiele już ich zostało. Ale też od tych odcinków odchodzimy. No, w zeszłym roku nagraliśmy tak naprawdę tylko dwa konflikty, Kopciuszka i Śmierć. Więc, no, także od konfliktów odchodzimy powolutku sobie, nawet już tak bardziej niż powoli. A z płachtą byka już tak, to już jest koniec. No. Pytanie z drugiej sali mamy. Co najlepiej zapamiętaliście z ostatniej wycieczki do Rzeszowa, chociaż zeszły rok? Na pewno byliśmy w galerii. I tam był taki fotel wielki, pamiętasz? Krzesło było. Pociąg był na korytarzu, tak. Właśnie pociąg jeździł po galerii. Był chłopak, który robił magiczne sztuczki. Jezus, to tak dawno? I mnie po prostu to wmurowało mnie, to jeśli tak się mówi. Chyba się tak nie mówi. Wmurowało mnie? Łza. Idź dalej. Łza? Zamurowało. Zamurowało mnie. No to mówcie, no to dajcie mi się sprawić. Łza murowało. Tak, zamurowało mnie. Ta sztuczka była super. Bo faktycznie miałem wrażenie, że ciągle mam talię kart w dłoni, nie? Ja ewidentnie odczułem dalej tam w tej dłoni. I on mówi, tam już nie ma tej talii kart. Ja mówię, co ty gadasz? No czuję w łapach, nie? Tak, to otwórz te ręce. Otworzyłem, a tam był taki bloczek. Nie było tej talii, rozumiesz to? Jak kiedyś zabrał mi tę talię, a nie wiem kiedy, tylko wsadził mi między dłonie bloczek jakiś szklany, plastikowy. Takie właśnie śmieszne sytuacje były. No, ale w ogóle spotkanie w zeszłym roku tutaj było jednym z najlepszych, jakie w ogóle mieliśmy do tej pory. Autentycznie było tak jakoś fajnie te dwie godziny zleciały, bo to chyba też dwie godziny trwało. Fajne były pytania, naprawdę jakoś tak sympatycznie, bardzo miło byliśmy przyjęci, więc no, bardzo się fajnie tutaj czułem, przynajmniej ja. Marku? Ja sobie wszystko właśnie przypomniałem. Bo tak naprawdę trochę to tak jest, że bardzo często jak Janek opowiada o rzeczach, które przeżyliśmy, faktycznie sobie przypominam, że tak było. Także bardzo dziękuję za to pytanie, bo dzięki temu jakby moja głowa odświeżyła sobie parę rzeczy i potwierdzam, było super, było fenomenalnie. I w ogóle to, że podobnie dziękujemy Ewelinie i w ogóle wszystkim, że mogliśmy się tu zjawić dzisiaj, bo to jest super miejsce. Pytanie do Pawła. Która rola u Darwina jest twoją ulubioną? O masz. Wydaje mi się, że ta w prezydentach, że tam mogłem być takim zwyrolem bez konsekwencji. Chciałbym być zwyrolem bez konsekwencji. No i dowiedzieliśmy się czegoś nowego o naszym koledze. Bardzo fajnie, Pawle, szukaj transportu do domu. Tam. Pytanie z sali obok. Czy macie zamiar kontynuować serię Agenta 700 i Tropicieli Prawdy? I ta sama osoba jeszcze chce zapytać, co to są za ciastka i czy można wziąć je później? Bo czekoladowe i wiem, co jest dalej, bo jest pomazane. Są to kruche ciastka firmy Decimo i nie można ich wziąć później, bo my je zjemy zaraz. Natomiast polecam 7-Up. Jest to napój gazowany. Miał być 7 days. 7 days. Kurde, czekaj. Ja chciałbym tylko wspomnieć, że Sobianka jest naprawdę świetną wolą. Tropicieli Prawdy, tak. Chcieliśmy Tropicieli Prawdy na pewno kontynuować. Po prostu, tak jak wątek ze Słowackim, musimy chwilkę poczekać, aż inne projekty zostaną zrealizowane najpierw, ale Tropicieli Prawdy dalej mamy w głowie, na pewno. Agent 700, już to zapowiadaliśmy, powróci nie jako główna postać, jako postać, że tak powiem, nawet trzecioplanowa, powróci w szorcie Mistrza Motyla. Będzie taki krosik. No, ale jak wiadomo, to jest short Mistrza Motyla, on tam jest, prawda, główną postacią. Natomiast Marek, bez żadnych spoilerów, będzie grał chyba 6 postaci w tym odcinku, nie? Bez żadnych. A ja jedną. Nie, no bez żadnych, no to liczyć, no przecież.
Tak. Nie no, żartuję, nie 6, ale 4. Cześć, ja chciałam spytać, w zasadzie zadać dwa pytania. Pierwsze, czy będzie druga seria Wielkich Teorii Darwina? A drugie, to raczej jest moja teoria spiskowa i potrzebuję jej potwierdzenia lub zaprzeczenia, bo jak było właśnie w Wielkich Teoriach, była postać, no tam na tym SF Grunwald, była postać Alfy. I ona jest grana przez, przynajmniej z tego, co wyczytałam w napisach końcowych, przez Konrada Betę. I tak się zastanawiam, czy tu Alfa, tu Beta, czy to ma jakiś związek. I to jest moja teoria spiskowa. I właśnie takie pytanie, czy to taki przypadek, czy to była taka gra słów? To tyle. Dziękuję. To ja autentycznie nie wiem, nie? Nie mam pojęcia, bo na pewno nie ja wymyśliłem imię Alfa, wymyślił to Marek, więc to Marek musiałby się teraz zastanowić, czy wymyślając imię już wiedziałeś, że Konrad Beta go zagra, czy najpierw był Alfa, a potem Betę żeśmy obsadzili. Bo ja nie wiem. Potem jest Beta, no tak leci Alfa. To też racja, no ale to tam inaczej mogło tam być. On pomyśla, a ja odpowiem na pierwsze pytanie. Którego nie pamiętam. Co z drugim sezonem teorii? Słuchaj, to jest tak. Jesteś... Wiesz co, to co możemy powiedzieć, że tak powiem, bo wiadomo, mamy jakieś tam te umowy i tak dalej. Na pewno jest tak, że i oni, i my chcemy zrobić ten drugi sezon. Istnieją teksty, bo myśmy już napisali teksty w zeszłym roku, bo zakładaliśmy, że wchodzimy na plan w zeszłe wakacje. To się nie wydarzyło. Ale prawda jest taka, że naprawdę myślę, że nie tylko my, że oni też naprawdę chcą, bo oni też często wracają do rozmów z nami na ten temat. I po prostu trzeba znaleźć tylko, to wszystko się rozchodzi o terminy, o dni zdjęciowe, a to się z kolei wiąże z budżetami. To są wszystko, wiesz, to się wszystko wiąże tam, ale naprawdę my bardzo byśmy chcieli zrobić ten drugi sezon, bo powstały naprawdę, kurczę, fajne teksty. I do Jagieły i Grunwaldu wzięliśmy się troszeczkę od innej strony. Chcieliśmy, żeby te dwa wątki były faktycznie wątkami, a nie... Po pierwszy sezon był sketch showem, prawda? Tak to było reklamowane, więc każdy odcinek był jakby zamkniętą historią, teoretycznie powiązaną postaciami, ale w sumie nie było żadnych przyczynowo-skutkowych tam powiązań. Natomiast tutaj chcieliśmy faktycznie zrobić tak, żeby było 5 odcinków Grunwaldu i 5 odcinków Jagieły i żeby każdy z nich jakby prowadził jedną fabułę, wiesz, aż do końca, nie? Żeby zrobić taki przebieg fabularny. I wydaje mi się, że naprawdę mogłoby być coś fajnego z tego. Myśmy byli na ramówce drugiej przecież w zeszłym roku. Ogłosili, że będzie ten drugi sezon. Wydrukowali nas na w ogóle po prostu w jakichś tam kartach tego playera. Także wiem, że na pewno oni też chcą tego drugiego sezonu. A kiedy i czy będzie, to wszystko zależy tak naprawdę od terminów, od zajętości i od budżetów. No, no i tyle. Ale no, chętnie. Przypomniałeś sobie? A jak myślisz? Twoja teoria spiskowa upadła. Bo ja szczerze mówiąc nie mam pojęcia, bo jest tak, że wielu aktorów, bo na przykład SF Grunwald był serią, którą my wymyśliliśmy jeszcze na studiach. I tam mieliśmy chyba z góry jakby nałożone, kto tam kogo będzie grał, chociaż myślę, że... Na pewno ty miałeś być kapitanem, ale ja nie miałem tam grać. Ja nie miałem być Sergiuszem, mieliśmy i na pewno inną doktor Susan. I mam wrażenie, że tam Alfa już istniał, jakby ta postać, tylko nie mam pojęcia, czy mieliśmy Betę w głowie wtedy, nie wiem. Żebrowski to miał grać. Janusz Gawiesz. No to nie wiemy, no. Hejka, ja mam takie pytanko, czy myśleliście może kiedykolwiek o jakiejś współpracy z Abstra na przykład, bo oni mają na polskim YouTubie taki zasięg dość duży, więc myślę, że mogłoby być z tego no, taki fajny też odcinek, fajna produkcja. Ja nie wiem, mi się wydaje, bo to co chłopaki z Abstra zrobili, to w jaki sposób oni poszli pod kątem, wiecie, produkcji nowych kanałów, to jak oni jakby
ładnie po prostu zagospodarowali tym potencjałem, który mają. To jest bez dwóch zdań po prostu świetna robota i to jest jakiś zachodni model biznesowy, bym nawet powiedział, bo oni są teraz w jakiś sposób biznesowo fantastycznie niezależni, plus jeszcze mają tego swojego inwestora. Ale myślę, że jeżeli chodzi o jakieś współpracę, to myślę, że my jesteśmy troszkę zbyt po dwóch stronach tego, co robimy. My idziemy coraz bardziej kierunek film, jakby fabuła i gdzieś tam tworzenie tego własnego świata, a no, wydaje mi się, że chłopaki z tego, tak, o jak oni tworzą i tak dalej, że to jest bardziej, nie wiem, nie chcę mówić internetowe, nie umiem znaleźć słowa na to, ale po prostu mam wrażenie, że troszeczkę jesteśmy w dwóch innych kierunkach, tak mi się wydaje. Więc to jest odpowiedź na to pytanie. Pytanie z drugiej sali. Ile zajmuje przygotowanie produkcji fantasy w porównaniu do czegoś bliższego realizmowi jak Agent 700? Czy znajdowanie lokalizacji zajmuje dużo czasu? Wszystko zależy z lokacjami. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, kto tego szuka, jak bardzo jest presja czasu, żeby to znaleźć i jak bardzo są skuteczne osoby, które ewentualnie pomagają w szukaniu, ponieważ bardzo często jest tak, że ja robię jakiś call to action na darwinistach i na przykład, że szukamy takiej i takiej lokacji, albo rozpuszczam wśród moich znajomych widzi, że szukamy tego i tego. I tak najczęściej, najszybciej znajduje się jakieś rzeczy. I czasami to jest nawet jeden dzień, jak ostatnio szukaliśmy lokacji do piosenki, to tak naprawdę dziewczyny znalazły ją w jeden dzień. A z kolei na przykład z bajkami Darwina, które teraz już realizujemy, jedną mamy nagraną, a drugą realizujemy w maju. Było tak, że mieliśmy to robić tak naprawdę luty, marzec, a poszukiwania lokacji były tak traumatyczne. Nie, w ogóle jedną bajkę to mieliśmy jeszcze w grudniu robić, ale okazało się, że terminowo nie zgramy się z aktorem, więc to się wydłużyło na przykład do 4 miesięcy praktycznie poszukiwanie tych lokacji. Także to jest bardzo, bardzo, bardzo różne tak naprawdę. Pierwsza część tego pytania była jaka? Ja mam coś powiedzieć? Co ja mam powiedzieć? Matko Boska, no przecież to ty tam szukasz tych... Ale to nawet nie chodzi o lokację teraz, tylko jeżeli pochodzi, rozumiem, że normalnie o realizację odcinka, tak? Było w pytaniu, no to... Ile zajmuje przygotowanie produkcji fantazy w porównaniu do czegoś bliższego realizacji? Ja myślę, że tyle samo u nas, z tym, że... Kurde, no niby zdjęciowo wychodzi tyle samo, bo zazwyczaj jest dzień lub dwa. Jedyne, co się wydłuża pewnie w przypadku tych rzeczy bardziej fantastycznych, to jest preprodukcja albo scenograficzna, albo kostiumo-wynalazkowa, żeby to jakby uprawdopodobnić. Charakteryzacja. Charakteryzacja też, więc pewnie te fantastyczne troszkę dłużej, no. Chyba tak. Nie ruszaj kamerą, nic nie będą widzieć. Zakłócasz wizję. To nie ta? To jest nie ta. To my ciągle tutaj się zwracamy. To która? Która ich bierze? Tamta? No? Rzutnik? Tamta. No nie tamta, kiwa głową za każdym razem, że nie ta. To która? No tamta za rzutnikiem. A. Że tam. Te czarne takie. No mówię, że tam, to zielony, przecież mówiłem. Ale ty uspokój się. Pytanie następne jakieś. Też pytanie z drugiej sali. Czy widownia wierząca w wasze możliwości bardziej motywuje, czy potrafi rozleniwić, bo spodoba się jej teoretycznie wszystko? Takie mądre. To jeszcze ani razu żeśmy nie zakładali. My zawsze mamy, zawsze mamy wielkie, wielkie obawy. Szczególnie w odcinkach, gdzie na przykład troszeczkę w naszych oczach ryzykujemy, to znaczy tam, gdzie jest dużo, nie wiem, humoru, dużo krzyku, jak Marek i Janek na siebie krzyczą, to jest najbardziej, najfajniej, to wtedy nasz lęk jest, powiedzmy, stosunkowo mniejszy. Jeżeli robimy odcinek, którym teoretycznie coś ryzykujemy, na przykład Kopciuszek, na przykład Śmierć versus Ateiści, cały Rafał i Sławek, Czarne Lusterko, Gwiezdny Szeryf też tak naprawdę, gdzie nie ma tego humoru tak dużo, gdzie po prostu troszeczkę więcej jest jakiejś historii, filmu, dialogu zwykłego, to mamy stany przedzawałowe przed premierą. To naprawdę nie zakładamy, że wszystko się naszym widzom spodoba. O nie. Zawsze mamy stresa. I
tym bardziej jak się przyjmuje pozytywnie, to jesteśmy oczywiście... jacy na przykład możemy być wtedy? Bo się zagalopowało. Szczęśliwi. Szczęśliwi jesteśmy wtedy. Szczęśliwy kamień spada nam z serca. Jeden z dwóch serc. Zapraszamy tutaj do pierwszego rzędu. I bardzo proszę. Wolne, proszę. No i tak. Witajcie. Ja mam pytanie tutaj. Hej. O. Cześć. Dlaczego Pan Bóg bawi się z waleniami, kiedy się goli? I co ważniejsze pytanie, jak? O, to jest jedno z tych pytań. Jest trzecia tajemnica fatymska. Po prostu, nie szukajcie sensu tam, gdzie go nie ma. Nie? Pozdrawiamy. Nie szukajcie sensu tam, gdzie go nie ma. Wiecie co, Orki z Majorki są jedną z tych produkcji, które są na naszym kanale z potrzeby serca, nie rozumu. Po prostu. Chcieliśmy tutaj jakby się wyżyć i ta piosenka, no nie ukrywajmy, powstała głównie dlatego, że mogliśmy ją zrobić. Po prostu. Tak jak w pewnych, nieważne. Jakieś porównanie do filmu science fiction chciałem dać. No, także tak. I przed nami też, chciałem powiedzieć, przed nami, przed wami kolejne premiery odcinków, które również mogą być bez sensu. I miejcie to w głowie, że nie wszystko zawsze musi mieć jakiś u nas głębszy sens, ani logikę. Także wiesz, dlaczego? Powiem ci, żeby się sylaby zgadzały. Dlatego. I dlatego Stalowa Wola i w ogóle. Sekundkę, bo tam najpierw tu widziałem Nevermind i... Co z miłością do klusek, czy też jest fikcyjna? To znaczy tak, pewne wartości zawarte w tej piosence, pewne prawdy życiowe, są jak najbardziej, myślę, takie uniwersalne. Te, że te kluski to faktycznie jakby są dobre, nie? Są spoko. Szczególnie na balkonie. Szczególnie na balkonie, one są najlepsze wtedy, nie? Ale wiecie co, Orki i Kluski i jeszcze jedna piosenka, o której nie będziemy teraz mówić, one wszystkie powstały na studiach w czasie naszych podróży autem albo, wiecie, spacerów do szkoły na studia, więc to była po prostu, to był wygłup i wiecie, i żart. Ale my was nudzimy. Słuchajcie, powiedzcie tym z drugiej sali, że tu się zwalniamy miejsca. Ty im powiedz. To może, kochani, tu się zwolniły trzy miejsca. Kto pierwszy? Sześć miejsc? Tak. Wybierzcie między sobą sześć osób. Macie tam noże ukryte pod fotelami. Maczety. Zapraszamy. Mam zwycięzcę. Tam są trzy, tu jest... Tu nie jest. Tam. Tam gdzieś. Słuchajcie, wyżej, tam gdzie machają łapami. Rękami. No i tak. No i dobra. Oczywiście. W drugiej sali nie mam jestem. Pojęcia, gdzie jest. No, jest. A Ela ty jesteś, to mów, że Ela. No. Bo to jest w drugiej sali pytań. A. To jest stwierdzenie, że na drugiej sali nie leją alkoholu z pustaminka i jest też napisane, że trzeba było przyjść z własnym wykrzyknikiem. Nie idę tam. Dobra, to z tej strony coś tutaj się ktoś zgłosił. Tam była pierwsza gdzieś, tam? Dzień dobry, serdecznie, witam. Skąd w ogóle pomysł na grupę filmową Darwin? Gdzie to się tak zrodziło, ta kolebka tego wszystkiego? Słuchajcie, skąd pomysł na grupę filmową Darwin? Paweł? Pamiętam, jak siedzieliśmy kiedyś we trzech. I ja powiedziałem, chłopaki, a może byście założyli taką grupę filmową? Marek powiedział, że nie, że jego to nie interesuje, on chce robić muzykę, ma swój keyboard i tańczy. Ale Janek go przekonał. A tak naprawdę, to sytuacja, gdzie ty jesteś, bo ja się zgubiłem. Tu, dobra. Matko Boska, wiesz co, bo to nam się coraz bardziej rozmywa, niby to pytanie pada dosyć często.
Ja mam wrażenie, że odpowiedź na to pytanie jest coraz bardziej jakaś odległa, no bo też więcej czasu mija, no nieważne. Ale wiesz co, na pewno jest tak, to są fakty. Na pewno z czwartego roku na piąty w szkole teatralnej po prostu z Markiem się zgadaliśmy, że najwyższy czas, że to jest ostatni dzwonek, żeby zrealizować po prostu kilka pierwszych serii, które mieliśmy w głowie, typu Mistrz Motyl, Wielkie Budowle, Patologiczna Krawcowa i kropka. Tak, bo już chciałem o Ludwiku, a Ludwik nie, to Ludwik był później. I to było tak, że ja przyjechałem do Marka na wakacje do Bytomia, żeby tak naprawdę miałem przyjechać chyba na tydzień albo dwa, żeby porobić jakieś próby do Mistrza Motyla, żeby spotykać się z Mateuszem, bo on też w Chorzowie tam mieszka. I może uszyć mu kostium chyba, czy tak? No i tak od słowa do słowa okazało się, że nagle pojawił się operator, który chętnie by nam, znaczy chętnie, no po prostu by to nam nagrał, jakiś dźwiękowiec czy coś. I ten kostium zaczął się szyć i naprawdę zrozumieliśmy, że kurczę, no jest realna szansa, żeby to zrobić faktycznie już teraz, że ja nie muszę tam wracać do domu, tylko zostać u Marka troszkę dłużej, wydłużyć ten pobyt i nagrać to już teraz. Więc skończyło się chyba na tym, że mieszkałem u Marka miesiąc albo półtora, nie wiem. I faktycznie nagraliśmy wtedy pierwszą serię Mistrza Motyla. Mówiąc serię, mam na myśli pierwsze 6 odcinków. I Wielkie Budowle, a Patologiczną Krawcą oczywiście też nagrywaliśmy w jakimś tam studio nagraniowym. Więc to było po prostu, to było spełnienie marzeń. Nasze po prostu takie małe dziecko, które tak po prostu nosiliśmy tutaj. Powiedz coś, bo ja nie wiem. To prawda. No to tak, to wszystko prawda. I chyba najbardziej niesamowite w całej tej historii coś, co się jakby tak teraz dalej gdzieś tam przewija, to znaczy, że myśmy tak o tym gadaliśmy o tym na tych studiach, ale faktycznie dopiero ten moment, w którym jakby zaczęliśmy coś robić, tak wiecie, jakby coś, co kompletnie nas miało niby, coś niby nas przybliżało do tej realizacji, bo my nie mieliśmy wtedy faktycznie operatora, nie mieliśmy nikogo, ni cholery nie wiedzieliśmy, jak to zrobić, ale stwierdziliśmy, kurde, dobra, to zacznijmy coś przynajmniej robić, te kostiumy i te próby. No i też powiedzieliśmy kilku osobom, no, że jakby chcemy to zrealizować. I wiecie co, i sam fakt tego, że myśmy zaczęli wykonywać te działania, sprawił, że ten operator się pojawił, bo nagle się okazało, że ktoś znajomego to powiedział, że w ogóle to jest jakaś taka osoba i że on bardzo chętnie by to z nami zrobił. I no i nagle to się stało realne. No, jakby o tym chciałem powiedzieć, że właśnie często jest chyba tak, że właśnie to rozpoczęcie działania sprawia, że te rzeczy zaczynają się dziać. A propos w ogóle wszystkich rzeczy w życiu, tak sobie pomyślałem, że to takie dosyć mądre. Zastopowałeś mnie? Nie, ja zrobiłem, podkreśliłem pytanie. Wszystkich, bo się zgadzam. Tak. Tak, pierwsze pytanie jest takie, czy myśleliście o tworzeniu odcinku Wielkich Konfliktów z Judaszem? I drugie pytanie. Marek, gdzie jest twoja koszula w kratę? Dwa miejsca wolne. Szanowni kochani, druga sala, dwa miejsca wolne. Dwóm osobom się nie podobało. Poszli obiad robić. Jasne. Pierwsze pytanie a propos konfliktu z Judaszem. Pod koniec Rafała i Sławka daliśmy tam pewną informację i... I nagraliśmy już pewien konflikt, którego premiera będzie za... Jeszcze długi czas. O tytule. No właśnie nie wiemy tak naprawdę w jakiej kolejności. Ale generalnie w tym konflikcie, w tym tytule będzie i Judasz i Szatan. Tylko nie wiemy w jakiej kolejności, więc tam jest versus też po środku. I to będą oni, już to nagraliśmy. Jedyny problem, do którego tak naprawdę doszliśmy, to znaczy zrozumieliśmy, że jest taki problem. On był, że tak powiem, jak to powiedzieć, zdaliśmy sobie z niego sprawę już po zdjęciach. To znaczy, dotarło do nas, że chyba nie możemy tuż po Rafał versus Sławek, gdzie naprawdę gdzieś zwieńczyliśmy tę historię Rafała i Sławka, zakończyliśmy ten ich konflikt, jakby pogodziliśmy ich, nie możemy teraz w następnej odsłonie, gdzie się pojawiają, znowu cofnąć się w czasie o te 2000 lat i znowu być w tym samym miejscu, gdzie byliśmy przed chwilą. To znaczy oni są dalej po kłóce, nie dalej się nie lubią. Więc postanowiliśmy, że nie. Najpierw, nie wiem kiedy to wyjdzie, ale najpierw musimy zrealizować jeszcze pewną kontynuację tych losów.
żeby popchnąć akcję do przodu, żeby dopowiedzieć kilka rzeczy o tym, co się wydarzyło po Rafale i Sławku. Mamy w planach short Basi po prostu, gdzie ona jest jakby w centrum uwagi. I dopiero po nim dopiero tak naprawdę wypuścimy tego Judasza. Bo wydaje nam się, że wtedy będzie odpowiedni czas, żeby znowu się może cofnąć w czasie i coś tam jeszcze opowiedzieć, nie? A coś było jeszcze pytanie? Tak, pytanie o koszulę, dziękuję bardzo. W każdym razie, kiedy robiliśmy niedobitków i mutantów, to mieliśmy tam 30 albo więcej statystów i tam zrobili, tam było bardzo dużo ciuchów na zniszczenie, ponieważ to była ta apokalipsa, więc myśmy wtedy zrobili gruntowny rachunek sumienia garderób. Garderób. Tak, i tam... Cześć, dzięki wielkie. Więc wszelkie koszule i różne takie rzeczy, które były bardzo takie, ten poleciały tam. No, ale to było strasznie przykre, bo myśmy mieli w mieszkaniu, nie mieliśmy przedpokoju, tam była wielka góra kostiumów i ubrań. I autentycznie po niedobitkach tych ubrań nie było już w ogóle. Wszystkie zostały zużyte, bo pomyśleliśmy, kurczę, no nie będzie lepszej okazji, żeby się pozbyć tego wszystkiego, żeby faktycznie użyć tych kostiumów, tych ubrań, bo zawsze je zostawialiśmy z myślą, dobra, kiedyś się przydadzą może, nie? No to okej, właśnie się przydają i po prostu je zostawimy tam. I tak było. Ja na przykład pozbyłem się mojej ulubionej koszuli, ona była już podarta, więc mogłem ją oddać. Koszula, w której był ten, drogowy Michael, to była moja ulubiona koszula, ten zombie, ale już była brudna. Także generalnie wszyscy, większość statystów ubrana w niedobitkach jest ubrana w nasze ciuchy. Chyba, że ci cosplayerzy, którzy byli w tych posapo, ale tak wszelcy, no to jest faktycznie taka plejada podsumowująca nas. I tam było pytanie, zapraszam, proszę bardzo. Znaczy ogólnie chciałam powiedzieć, że tam z drugiej sali bardzo fajnie widać te cztery wolne miejsca, te krzesła wolne za wami. Aha. Ale jeszcze chciałam się zapytać, kto w końcu, Rafał czy Sławek, wygrał tą dychę w zakładzie o Hioba? Bo Biblia mówi, że niby Rafał, ale wiadomo, że w filmach to tak odbiega czasem. Musisz przekazać to pytanie teraz w drugiej sali. Z drugiej sali? A słuchaj, druga salo! Chodźcie, to faktycznie chcę usiądziecie gdzieś na tych krzesłach. Oni przyjdą. No ale to, wiesz, no te krzesła... Tu siadł. O już, patrz! Nie. Pytanie było o to, kto wygrał dychę w zakładzie o Hioba. Ja powiem ci tak, nie powiem, gdyż wydaje mi się, że najważniejszy jest wynik. To znaczy to, kim się Hiob stał, że jest tą śmiercią. Kto to wygrał, to nie jest ważne. Nie jest ważne. Chyba, że akurat odpowiem na to w jakimś odcinku, no to wtedy będzie ważne. Nie? To wtedy się okaże, że dlatego zatailiśmy te informacje. Ale nie obiecuję niczego, nie? Niczego. Niczego nie obiecuję po prostu. Nic. No więc ja bym chciała zadać pytanie, czy jeszcze kiedyś w jakimś odcinku pojawi się postać babci Ludmiry? Gdzie to było? Tam. A, tak. Słuchaj, no wszyscy wiemy, że babcia Ludmira jest wiadomo jaka. Więc babcia Ludmira raczej nie wróci. Ja mam do babci Ludmiry o tyle bardziej jakby stosunek sympatyczny, taką mam sympatię do niej, bo myśmy z Krzyśkiem dochodzili do gimnazjum, do liceum i myśmy w liceum mieli oczywiście swój kabaret, tak jak wszyscy mają kabarety, i on te babcie Ludmiry już tam grał. Co się stało? Oblałem się. Przynajmniej nie złamałeś krzesła. 5 lat. I on już te babcie Ludmirę tam grał, więc ta postać ma dla mnie szczególne znaczenie. Co ty robisz? Liżę szafę. Także, wiesz co, raczej nie wróci, ale z bólem serca. Z wielkim bólem serca. Też babcia Ludmira nie spotkała się z dobrym przyjęciem. To był dla nas naprawdę szok i przykre wydarzenie. Bo myśmy szok i niedowiedziałem. Bo myśmy Krzysiek to tam. Myśmy z Markiem umierali ze śmiechu na planie. Znaczy, myśmy tak nie mogli wytrzymać, a reszta, że tak powiem, ekipy, nie powiemy, kto był jeszcze na planie, była po prostu zniesmaczona. Po prostu patrzyła z jakieś to wydurnianie, że... A myśmy tam po prostu pijali ze śmiechu. To tyle ci powiem. To ja mam dwa pytania. A tu jest, dobra. Trzymasz rękę w górze, okej. Okay. Sorry. I czy w wielkich budowlach, chodzi mi o Taj Mahal, czy był wymyślony wcześniej jakiś scenariusz? I drugie pytanie, czy jeżeli kiedykolwiek
nagraliby, ktoś by nagrał o was film, to kto by was zagrał? Kto by nas zagrał? No musieli być młodsi, więc jeszcze pewnie ich nie znamy. Mnie Rogucki mógłby mnie zagrać. Nie, no wiesz... A z Taj Mahalem to oczywiście nie było żadnego tekstu. Naprawdę? No gdzie? Okej. Okay. Myśmy wiedzieli, jakie jest założenie. Aha, okej, okay, dobra. Wiedzieliśmy, tak. Jakie jest założenie. Znaczy wiedzieliśmy, że my teraz będziemy tutaj grać, że my się uśmiechamy, a wiedzieliśmy, że w tekście będzie, że się obrażamy. Ale nie było dokładnie tekstu, nie. To jakby pod to Marek już później pisał... Kabacha! Nie mogę powiedzieć tego brzydkiego słowa, ale tam to jest ostatnie słowo w tym odcinku. Także nie. Tam, kogo? Dobra. Polecamy. Taj Mahal, Wielkie Budowle. Taki odcinek. Kto by cię zagrał, Marek? Jak myślisz? Adrian Brody. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Ciebie? Dobra. Miałaby wyzwanie aktorskie. A mnie... Halle Berry. Okej. Okay. Cześć chłopaki, tutaj jestem. Hej. Mam takie pytanie, bo padło dzisiaj już nazwisko Gajosa czy Żebrowskiego, a w waszej produkcji była chociażby Bora na Bora i Drociński. I chciałem zapytać, czy właśnie w waszych produkcjach może pojawią się jeszcze aktorzy, jakby to nie zabrzmiało tego większego formatu. No wiecie co. Ale ja i tak chciałem koledze podziękować, bo mógł powiedzieć aktorzy profesjonalni. Albo prawdziwi. No i tutaj myślę, że jakby też pytanie jest w punkt i w porę, ponieważ my też sobie tak wymyśliliśmy na ten rok, że też troszeczkę jakby poangażujemy poza nowymi świeżynkami, takimi jak w zeszłym roku pojawił się Paweł. Też zaangażujemy sobie troszkę takich aktorów właśnie, o których powiedziałeś. I bez konkretów. No wiem, oczywiście, że to zrobię za debilem, nie masz! Że jeszcze was padłem dopiero! Uwaguj się! Dopiero! więc na pewno pojawią się i to już w najbliższych produkcjach, także... No w ogóle, jakby sporo idzie teraz rzeczy, które już nagraliśmy i one są w montażu i będą już za chwileczkę wyskakiwać jak grzyby po deszczu. Więc zobaczymy, co tam przyniosą te najbliższe miesiące. Cześć! Cześć, siema. Czekaj, aha. Bo... A tam u góry... Zdrowie koleżanki. Znakomicie. Zaraz sekundę. To mam trzy pytania. Od Pawła zacznę. Pierwsze pytanie, o co chodzi z Beach Bowl 29? Która często się powtarza, w lat 10-29. Słuchaj, po prostu odpowiedź na to jakby już padła w odcinku Chaos. To jest dla nas jakby ta odpowiedź definitywna, to znaczy 29, ponieważ to jest godzina, w której miał miejsce pierwszy wielki konflikt w historii ludzkości, to znaczy Rafał Bugs trącił Sławka z nieba i tu się wszystko zaczęło chrzanić. Zepsułeś sobie ramię? Tu się wszystko zaczęło psuć, no i niestety tak to trwa. Więc teoretycznie, w momencie, kiedy Rafał i Sławek się pogodzili, to od tego momentu wielkich konfliktów już nie ma. To jest taka logika. Wiadomo, z możliwej rzeczy martwych i czy zdarzyło się tak, że na przykład karty pamięci zawiodły i straciliście wszystkie wasze materiały. Czy coś takiego miało miejsce? Nie, takiego czegoś całe szczęście nie było. Odkąd pracujemy z Karolem, jesteśmy notorycznie zmuszani do kupowania dysków, do archiwizowania wszystkich materiałów, podwójnych dysków, to znaczy... Czarne skrzynki. To znaczy chodzi o to, że po prostu zgrywamy dany materiał od razu na dwa dyski.
żeby niby to jest wtedy bezpieczniej i trwalej. Jak Marek słusznie zauważył, wszystkie dyski są przechowywane w jednym pudle, więc tak naprawdę jak się wyleje woda, no to w sumie na wszystko. Także to jest głupota. Natomiast mamy gdzieś w głowie, że no one są bezpieczne teraz, nie? Są na dwóch dyskach, to spoko jest. Ale nie, całe szczęście nie było nigdy, na przykład na planie nie było sytuacji, gdzie karta albo się zgubiła, albo faktycznie była awaria. Zdarzyło się coś takiego? Nie, ale tutaj właśnie chciałem oddać hołd Karolowi, bo ponieważ Karol jest pod tym kątem no, niesamowitym profesjonalistą, plus on no, ma tak, wiecie, jakby jest tak nieroztrzepany, tylko tak skupiony i wie, co ma zrobić, on zabezpiecza kartę, chowa od razu w miejsce, więc my wiemy, że takie sytuacje się zdarzają i... Oj, tak. Mieliśmy nawet takiego kolegę, który robił takie rzeczy, ale na szczęście z Karolem i to dzięki temu, jakie on ma podejście do pracy, to nam nie grozi, mam wrażenie. Tak. To by się coś przypomniało, ale nie możesz tego opowiedzieć, jak sądzę. Nie wiem. Nie, bo mi się raz przypomniał mi się, że raz Karol nie nagrał ujęcia. Ale tak czułem, że mu tak poczuł, że tak mu głupio się zrobiło. Że chyba ja wtedy nawet na planie to zataiłem, w sensie, bo myśmy stali przy kamerze, to całe szczęście było naprawdę bardzo krótkie i proste ujęcie. Więc po prostu było tak, że Karol zrobił, dobra, no to akcja. I tam dubel, 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 stop, wyłączył i tak zobaczył, że dopiero teraz włączył tę kamerę. I tak mówi, kurde, no czekaj, zaraz, czy ja to włączyłem? Nie, no zaraz. Aha, no tam, bo ja tego nie włączyłem. I ja momentalnie, żeby go tak powiedziałem, dobra, to słuchajcie, powtórzmy to jeszcze raz, bo tam... żeby było jeszcze, żebyśmy mieli dubel bezpieczeństwa. Nie chciałem po prostu, żeby na planie, ale tak, no to wiecie co, no naprawdę na 4 lata pracy to raz się może tak zdarzyć, że faktycznie włączy kamerę nie w tym momencie, ale nigdy się nie zdarzyło, żeby skasował materiał, żeby coś zgubił, żeby nie wziął czegoś, nie spakował, a autentycznie nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile sprzętu wymaga sama kamera, że jakby kamera to nie jest tak, jak ja myślałem, że się po prostu wyjmuje z teczuszki i się kręci, tylko to jest, to się nazywa uzbrajanie kamery i to jest dobra nazwa, bo to naprawdę wymaga miliona elementów, które trzeba wkręcać, wkładać i zaklikiwać. Boże, jak wy się nudzicie, to jest jakieś straszne. No to kolejne pytanie? Ostatnie pytanie. Jaki był wkład finansowy do takich produkcji, do takich filmików, jak na przykład Mickiewicz i Słowacki, Balladyna? Co dostateczne, na przykład jaki był wkład w te nowe filmiki, które... Jaka jest przepaść finansowa? Gigantyczna. Tak naprawdę gigantyczna przepaść i jakby... Ja mogę rzucić takimi na przykład porównaniem... Że ty? To może jest szansa na kawę w takim razie? Nie? I tak, to znaczy wiecie co? Prawda jest taka, że nam... Patronite mocno ocalił dupę, nie? To znaczy, gdyby nie czerwiec w zeszłym roku i to, żebyśmy się odpalili, to byśmy sobie dzisiaj wszyscy nie siedzieli tak fajnie i nazwy już nie było po prostu, bo my byliśmy w skrajnym momencie, że już naprawdę nie mieliśmy kasy, bo do tamtej pory finansowaliśmy to z własnej kieszeni, a z każdym kolejnym projektem te rzeczy robiły się coraz droższe. Więc tak, ale przykładowo, jak zaczynaliśmy robić pierwsze tam wielkie konflikty, Pierwsze 8 wielkich konfliktów, to ostatnio ty rzuciłeś kwotę, nie? Jaka ta tam była na... Pamiętasz to? Ja mówię o budowlach. To... O budowlach? Tak. Ja mówię o budowlach, ale nie wiem, ile konfliktów. A, o budowlach. No to budowle, ale to było ile? 5 lat temu, prawie 6? Tak. No to wtedy kosztowało nas 4000, ale to chyba tylko budowle, tak? Tak, tylko budowle. Tak, tylko budowle. No i teraz jak robiliśmy Rafała i Sławka, to razem ze wszystkimi tam efektami, pierdołami i tak dalej zapłaciliśmy za niego albo 50 albo 55. Razem z wyjazdami ze wszystkim. 55 zł, tak. I te pieniądze też się już zwróciły. Więc no a porównywalna cena, że tak powiem, rynkowa, gdyby chcieć zrobić coś takiego normalnie, dokładnie takiego samego, jak my to zrobiliśmy, czyli na tym poziomie, no to byłoby ze 150 albo 200 tysięcy. Więc przez to, że my wykonujemy miliony innych zadań i tak na dobrą sprawę nie bierzemy tam całej ekipy i tak dalej, to tak to się robi, ale prawda jest taka, że im dalej w las, im dalej chcemy robić, tym te rzeczy są droższe.
No więc my też sobie tam jakąś taką drogę teraz przechodzimy i musimy kombinować, jak to zrobić, żeby dalej zwiększać, no dalej iść w stronę filmów dużych i tak dalej i seriali. Więc ten rozstrzał jest wielki i te rzeczy są coraz droższe. Kropka. No to teraz chyba ja. O! Chciałem spytać, czy jesteście świadomi faktu, że istnieje coś takiego jak Darwinpedia? To jest Wikipedia o was. Tak, chyba coś kiedyś, ale to skurczę, rok temu o tym słyszałem chyba. I tylko wszedłem tam raz i zobaczyłem, że jest zła chronologia odcinków. No to nie wiem, aż tak nie wnikałem, po prostu ostatnio sam byłem zszokowany. A, no tak. No i drugie pytanie w sumie mam, bo z tego co się orientuję, jutro Pyrkon będziecie chyba. Nie Pyrkon, tylko Comic-Con. Comic-Con, tak. No i to jest dość, no, dość duża trasa was czekała, bo ostatnio też Koszalin z tego co wiem był i chyba tam jakiś Lublin, nie? No i chciałem spytać po prostu skąd bierzecie energię po prostu na to podróże po Polsce. Pieniądze na benzynę. No też, hajs z YouTube'a. Tak. Hajsy, oczywiście. Boże, to jest takie pytanie, skąd bierzemy? No ja nie wiem, po prostu... Hajsy nie, po prostu... Nie, no ja wiem, te energie, no ale to tak po prostu, wiesz, no szczerze, to nas to jakoś tak cieszy, że w ogóle są ludzie, którzy chcą się... Kupę ciasteczka ze Simo. To koloryczne, dużo ta energia. Ciasteczka! I to! Polecam, 7-Up, zielony. Nie, po prostu, wiesz, autentycznie, te spotkania... Mam wrażenie, nie są na tyle często, żeby zaczęło nas to męczyć po prostu. Wiadomo, trasa to trasa, ale samo spotkanie zawsze nas cieszy, że ktokolwiek przychodzi, a jak widzimy w ogóle, że sala jest pełna, to już w ogóle się... A jak już są dwie sale... A jak już są dwie sale, to już w ogóle... To nie możemy wyjść ze zdziwienia. Także ja myślę, że... że właśnie stąd to bierzemy. Nie wiem, Paweł, skąd bierzesz tę energię? Kosmosu. A ty, Marek? Jest tam skąd Paweł. Też z kosmosu? Nie. No Janek chyba powiedział wszystko. Nie, no tak na dobrą sprawę to jest, no tego nie ma dużo, więc a jak się już tak ustawiamy te rzeczy, to staramy się ustawić tak, wiecie, żeby było ściśle. Tak w tym miesiącu mamy teraz Rzeszów i jutro mamy Warszawę, a w przyszłym miesiącu mamy Pyrkon i też Warszawę, więc jak to jest jeszcze w Bawie, więc to dajemy spokojnie radę, plus to jest no cudowna rzecz, że my się możemy tak z wami spotykać, no bo to jest, no bo twórca, tak jak gadaliśmy, że twórca tworzy też dla siebie, ale też jakby dla widowni. I jeżeli jest to połączenie i jeszcze można tak na żywo się spotkać, no to nie ma lepiej, no wiecie, to jest super rzecz, że wam się podobają te rzeczy, które robimy, no to jest po prostu fantastyczne. Więc dziękujemy, kropka, idźmy dalej z pytaniem. Pytanie z drugiej sali, czy w odcinku z Kiobem monolog Kioba na końcu był zaplanowany? Czy faktycznie w trakcie okazało się, że dobry aktor ma tylko leżeć? Nie no, takimi świniami nie jesteśmy, żeby Mateusz nie wiedział, że będzie leżał. Nie no, on doskonale wiedział, ten tekst był napisany. I to był jedyny dubel, gdzie się najmniej mylił, bo niestety, ale mając cztery linijki tekstu, Mateusz się go nie nauczył. I było kilka dubli, a chcieliśmy uzyskać ten efekt zachodu słońca, więc mieliśmy naprawdę, nie wiem, 20 minut po prostu tego momentu, więc on nagrał z cztery duble, no i to był ten, gdzie się najmniej mylił, bo on się tam w pewnym momencie też tam zawahał z tekstem, ale no. Plus też było tak, że potem... Plus też było tak, że faktycznie jak tylko skończył grać, to się szybko zmywał i ja go szybko zawoziłem na dworzec, bo jechał do Chorzowa. Więc to jest akurat prawda. Tam się goliliśmy bardzo. Tak, ale pamiętam, że powiedział nam po Hiobie, no bo jakby, no wiadomo, no było mu troszeczkę głupio, że się tego tekstu nie nauczył, ale powiedział nam, chłopaki, błagam was, ja wam obiecuję, ja tego Błażeja to naprawdę się pięknie nauczę. I faktycznie, i się pięknie nauczył Błażeja, czyli naszej rusałki. W teoriach i zagrał. No, widać było, jak już przyszedł na plan, to wiedzieliśmy, a ćwiczył przed lustrem, ćwiczył. Powiedział, że TVN. Nie, a tak serio to faktycznie jakby, no kropka. Kolejne pytanie z tego samego. Czy po sukcesie Czarnego Lusterka możemy liczyć na więcej poważniejszych produkcji? Czy dalej obawiacie się reakcji widzów? Ja myślę, że na wszystko jest czas. Jest czas na zadumę. Jest czas na heheszku i na coś jeszcze jest czas, a obecnie jest tak, że
że chyba my też chcemy troszeczkę porobić głupot, może troszkę się jakby rozluźnić, że tak Janek to fajnie nazwał, że my taką sobie sinusoidą idziemy, nie? Że jest trochę poważniej, trochę jakieś takie tematy, a potem jest trochę głupkowato i można zadawać pytania, dlaczego to zrobiliście? Więc chyba będzie kilka takich produkcji, gdzie będzie można zadać to pytanie najbliższych. A jeżeli chodzi o poważne rzeczy, nie wiem, nie... Czarne lusterko było fantastycznym pretekstem, żeby to zrobić, bo po prostu było to Black Mirror, które pozwoliło jakby przykryć się niejako płaszczykiem ochronnym, bo jakbyśmy zaczęli teraz walić, wiecie, dramaty o biednych dzieciach na Śląsku, no to byłby pewien mindfuck, nie? O, chodź, Darwiny nowy film, pośmiejemy się. I delirium, i do szpitala. Więc myślę, że jeżeli nas natchnie wewnętrznie do zrobienia jakiegoś trudniejszego formatu, no, jakiegoś takiego... Fotograf. No wiem, widzę, zrobiłem siły debila, no nie ma. Że jak przyjdzie do takiego poważniejszego, to wrócimy. Ale pewnie jak będzie okazja, bo na razie chcemy jednak troszeczkę radości więcej dać, mam wrażenie. Tutaj? Hej! Mieliście już dwie takie większe współprace z platformami streamingowymi. Czy to jest kierunek, który chcecie pójść, czy jednak YouTube, krótkometrażowe filmy, czy jednak coś takiego kilkoodcinkowego, dłuższego? Zadajecie dobre pytania, na które nie wiemy, czy możemy odpowiadać. Wiecie co, kierunek na pewno jest taki, bo mówiliśmy już o tym kiedyś. Na ten rok chcielibyśmy zrobić nasz pierwszy serial. Nie? Oczywiście no nie dysponujemy takimi budżetami, żeby to było, wiecie, 24 odcinki, tak jak na przykład byśmy chcieli, że takie są te sezony seriali, 24 odcinki na przykład, to nie. Na tyle nas na pewno stać nie będzie, ale mamy nadzieję, że zrobimy chociaż 8 na przykład, taki sezon, gdzie faktycznie poprowadzimy jakąś fabułę, będziemy mieli jakichś nowych bohaterów i będzie fajna przygoda, jakaś kolorowa, komediowa może. I to na pewno chcielibyśmy zrobić na YouTube'a. Na nasz kanał. Myślę, że nie będziemy otwierać nowego kanału, ale to w sumie jeszcze zobaczymy. Myślę, że nie. Bo chcemy, żeby ten nasz serial był jak najbardziej dostępny dla widzów. Bo mimo wszystko niektóre playerki są o tyle problematyczne, że ludziom może się po prostu nie chce tam klikać, przechodzić, czekać na reklamy i tak dalej. Tak, to nie, to prawda, to jasne, no tak, no ten Netflix na pewno. W ogóle z Netflixem to my robimy ten, w przyszłym tygodniu film. Tak. Nie? Ty, Paweł, napisałeś tekst. Tak. I ja, Hyra tam gra i Cielecka. A za tydzień, nie, to za tydzień ten film, a za dwa tygodnie... HBO. I robimy, a na Grę o Tron, a na Amazonie my robimy tego Władcę Pierścieni. I mamy $1 miliard budżetu. I ja myślę, że ogólnie jeszcze dopowiadając do tego, co Janek powiedział, że tak my chyba też już w kościach czujemy, że troszeczkę te krótsze formy, te sketchowe formy już nam się tak wyczerpują w taki sposób, że no chcemy zrobić coś dłuższego po prostu. I tak powoli sobie mam nadzieję, że już zmierzamy w stronę tych filmów. Na pewno ten Mistrz Motyl, którego będziemy robić, będzie prawdopodobnie minimalnie dłuższy od Rafała i Sławka, przynajmniej tekst jest... 10 stron. Tekst jest 10 stron dłuższy niż Rafał i Sławek. Więc tak sobie robimy takie podejście, no a potem pytanie, czy VOD, czy YouTube? Myślę, że przede wszystkim... Kino! Myślę, że przede wszystkim chcemy... I tak się jak 6D, to jeszcze w głowie, nie? Więc myślę, że przede wszystkim chcemy tworzyć treści i jak... No będziemy starali się nawiązywać takie współprace, żeby to było jak najbardziej dostępne dla widzów i jak najlepiej dla projektu tak naprawdę i kolka. Ja muszę wyjść. Okej. Okay. Ale się miejsce zwolniło. Kto chce być na miejscu Mareczka? Zapraszamy! Mów prawdę. Kto ma mikrofon? Pytanie na obszarze. Takie składowe a propos Patronite'a. Jakie mieliście uczucie, kiedy przeprosiliście Krzyśka Gonciarza w rankingu tych osób, bo on to skomentował, że jego gloria chwały minęła, czas na kogoś innego, a wy jak to odczuliście? Wiesz co, ja tak naprawdę
Tak naprawdę to nie wiem. No. Znaczy w ogóle tego nie rozpatrywaliśmy, mam wrażenie, jakby w kontekście Gonciarza, wiesz. Nie chodziło nam o to, żeby kogokolwiek przeskoczyć. Myśmy bardziej byli zaoferowani tym, że aż tyle osób nas wsparło po prostu. Myśmy, wiesz, tam w pewnym momencie chyba w ciągu kilku godzin doszliśmy do tej górnej kwoty i wtedy nam powiedzieli z Patronite'a, doradzili, żebyśmy jeszcze dołożyli jeden próg po prostu, żebyśmy tam jakby te bajki nasze, które chcieliśmy od dawna nagrać, faktycznie może, wiesz, obiecali, że zrealizujemy i wtedy jeszcze się to podbiło. Więc tak naprawdę to mnie to wbiło w fotel i to naprawdę był dla nas ratunek. To nam pozwoliło utrzymać kanał, bo no tak jak Marek mówił, to ta produkcja stała się po prostu za droga, bo myśmy wielokrotnie mówili, bo ludzie się pytali na przestrzeni lat, czemu nie odpalimy crowdfundingu, o tym Patronite tak samo do nas jakoś tam pisali z tym tematem. Myśmy zawsze mówili, że jak długo możemy realizować nasze filmy, nie obciążając finansowo widza, tak długo będziemy to robić. No po prostu nadszedł ten moment, kiedy autentycznie już nie byliśmy w stanie realizować tych filmów z własnej kieszeni, bo zapędziliśmy się trochę może w kozi róg, wiesz, ciągle jakby podnosząc jakąś tam jakość i wypożyczając, przeszliśmy na Reda, który był drogą kamerą i praktycznie każdy dzień zdjęciowy to była kupa kasy, nie było nas stać już, wiesz, na te projekty, no, więc się cieszyliśmy. A później jak Langusta was przeskoczyła, to ojciec skomentował to, dlaczego tak się stało, że on przeskoczył Darwinów i Gonciarza, to powiedział, że wygrał urok osobisty, a wy jak to odczuwacie? No wiesz co, to jest tak, oczywiście nam było bardzo przykro, bo nie ukrywamy... Dławiła nas zawiść. Oczywiście, dławiła nas zawiść. Siedzieliśmy w ciemnych pokojach i nad świeczką zapuściliśmy brody i siedzieliśmy w piżamach. Natomiast wiesz co, o tyle jest fajnie, że my naprawdę też zanim nawet Langusta, w sensie ojciec Szustak o nas powiedział w jednym filmie, że nas ogląda i że uważa, że to nie jest nic obraźliwego, że to ten, to ja już byłem świadom tego kanału, już to oglądałem często, więc ja do niego, że tak powiem, sympatię czułem, więc już wcześniej, a Marek to nie wiem, czy, szczerze mówiąc, czego kojarzyłeś, zanim o nas wspomniał. Kojarzył go, Marek też go kojarzył. Więc tak, zabolało nas to oczywiście bardzo. Z jednej strony cieszyliśmy się, że faktycznie można na Patronite osiągnąć takie wyniki, tak naprawdę niczego w progach nie obiecując. Bardzo prawdopodobne. Także to było super. No nie ukrywam, przydałyby nam się takie pieniądze. Przydałyby się. Zwłaszcza teraz, kiedy wiecie, jeden odcinek kosztuje. No. Bo progi trzeba usunąć. Wiesz, nie wiem, tak naprawdę trochę nie wiemy, co zrobić, żeby tchnąć nowe życie w Patronite'a. Bo prawda jest taka, że te pieniądze, które teraz są, ratują nam cały czas produkcję. Bo my to zawsze powtarzamy, ale nie wiem na ile osób tam tak naprawdę w to wierzy, ale to jest prawda, że te pieniądze idą tylko na produkcję. My nie żyjemy z tych pieniędzy, to są pieniądze na produkcję. My żyjemy właśnie z różnych pobocznych tak naprawdę. Ja gram w teatrze i ja sobie z tego żyję. Dla no nas, z dili, nie? Z dili. Tak, z odcinków sponsorowanych, tak. Dla nas i tak naprawdę ogromnym, jak to powiedzieć, kurczę, skupiłem słowo, z takim udogodnieniem, o tak powiem, ogromnym udogodnieniem w ogóle w pewnym momencie, jak odpaliśmy Patronite, przestaliśmy ładować w to pieniądze. To było dla nas coś, Jezus Maria, to my możemy mieć odcinek nie wkładając w to pieniędzy, to jest w ogóle rewelacja. Ale prawda jest taka, że trochę Patronite spadł od tego odpalenia Patronite'a, prawda, ten rok temu i powoli, no... Ja myślę, że z tym naszym Patronite'em to też jest tak, że cały klucz do sukcesu w takich akcjach polega na komunikacji z widownią, na komunikacji tego, że ten Patronite dalej działa, że robimy, że te pieniądze nie są defraudowane i tak dalej, i tak dalej. A my jesteśmy w takiej sytuacji, że przez to też, że jeszcze mamy tą ekipę taką małą i my robimy wszystko, to my mamy bardzo tak, na przykład zapominamy zrobić jakiegoś zdjęcia, nie wrzucamy jakiegoś zdjęcia, że coś robimy. Teraz na przykład mamy ten okres dwóch miesięcy ponad, gdzie non-stop jesteśmy w produkcji i robimy.
i zaczęliśmy robić na trzecim kręgu, czyli na tej grupie dla patronów, robić takie mini wideo blogi, żeby pokazać, czym się tam zajmujemy i tak dalej. Ale na przykład, wiecie, na głównym Facebooku kompletnie jakby nie informujemy. Mamy teraz zastój chwilowy na kanale, ponieważ szykujemy te kolejne rzeczy. No a jak się nie dzieje na kanale, no to główne grono odbiorców i czytelników też nie wie, czy coś tam się dzieje i tak dalej. A jednak, no, ludzie nie żyją na co dzień grupą filmową Darwin. Jakby jak coś wyskoczy, no to jest i wtedy jakby można im powiedzieć, hej, słuchajcie, robimy, jak chcecie dać piątaka albo dychę, no to bardzo będziemy wdzięczni. Więc ja myślę, że potencjał wśród naszej widowni i wsparcia i w ogóle jest na pewno o wiele większy, tylko my też musimy jakoś wymyślić dobry sposób i zaangażowania widowni dalej w to, i jakby informowania tego, co robimy. I tak mi się wydaje, że to jest tu. Bo jakby przez to, że my non-stop poświęcamy czas produkcji, to nie poświęcamy czasu promocji w jakiś sposób. I to jest, no i tu może być jakiś problem. Bo widownie mamy super i tak dalej, więc myślę, że to jest kwestia komunikacyjna, na którą też trzeba znaleźć czas. A Pawle, jak ty myślisz? Znaczy, ja myślę, że chłopaki są naprawdę turbo zarobieni i powinni sobie znaleźć kogoś do tej roboty takiej informacyjnej, bo na przykład o Comic-Conie, o tym, że się wybieramy tam, wrzuciłeś posta chyba 9 dni za późno, jakoś tak. 9 dni, czemu 9 dni za późno? No, chciałeś to wrzucić chyba 2 tygodnie, czy 3 tygodnie wcześniej, jakoś tak. To mów dalej. No, tylko wiecie, chodzi o to, że jakby nie ma ludzi, którzy pracują za darmo, albo jest ich mało. I gdyby wziąć taką kolejną osobę, to byłoby mniej pieniędzy na to, żeby zrobić kolejny odcinek. Tak myślę. No, bo my też mamy wsparcie, bo jest na przykład, jest tutaj na sali Ewelina, jest honorata. Ewelina pomaga już od dłuższego czasu nam z mailami, z wiadomościami i jest honorata, która również pomaga, więc tak naprawdę myślę, że jesteśmy, wiecie, w przededy dzień zmian, tak naprawdę, u progu zmian, na które jakby sytuacja też trochę nas wymusza to, że musimy rozwinąć bardziej tą organizację naszą, a jako, że my zaczynaliśmy sami od noszenia wszystkiego i tak dalej i nie byliśmy gotowi tak naprawdę chyba na to, jak to się rozrasta, to musimy to po prostu jako ludzie przejść dalej i tak przechodzimy sobie teraz i tyle. Ja mam jeszcze pytanie. Jeżeli mielibyście okazję zagrać jakąś postać z waszej ulubionej książki, filmu, serialu, kto by to był i czy uważacie, że moglibyście zagrać kogoś inaczej, lepiej, a już został nagrany przez kogoś innego? Ja zacznę i powiem, że nie mam. Autentycznie. W sensie nie mam, ale mam wiele rzeczy, które jeszcze chciałbym napisać i wymyślić. To była moja odpowiedź, dziękuję wam bardzo. Przekazuję mikrofon kolegom. Janku, jesteś gotowy? Jakby robili serial Autostopem przez Galaktykę, to bym chciał zagrać głównego bohatera. Dobra. To bym chciał zagrać, tak, głównego bohatera. No. Tak. Już kiedyś powstał film. Dzięki. Jedno miejsce? Jedno miejsce. Powstał kiedyś film w 2005 roku z Martinem Freemanem w roli głównej i on to zagrał super. Więc nie zagrałbym tego pewnie lepiej, ale może serial by troszeczkę bardziej, wiecie, troszeczkę tam wdrążył się w tę książkę, a nie tak okroił ją jak ten film. Ale? A ja bym chciał zagrać szczupłego Amanta. Joker. No to masz odpowiedź, nie? Kto tam? Pytanie z drugiej sali. Ile mniej więcej czasu poświęcacie na pracę tak w tygodniu? Ile najwięcej czasu? Co? Ile poświęcamy czasu na pracę w tygodniu? O matko. To ja wam powiem, że od jakichś ponad, no od odpalenia Patronite'a to my nie wychodzimy z pracy, nie? To znaczy nie ma takiej sytuacji, że nie pracujemy, bo tak naprawdę w soboty i niedzielę cały czas też się coś robi. Mamy bardzo dużo projektów odpalonych, więc non-stop się przechodzi z projektu w projekt, z zadania w zadanie.
I tak naprawdę jak raz na jakiś czas znajdziemy, nie wiem, chwilę, żeby wyjść do kina, to jest super i jest święto. No bo my też tego tak nie odczuwamy, no bo robimy dla siebie, więc my trzeba to zrobić, więc to się robi, a to też jest jedno z naszych przemyśleń, że trzeba chyba zacząć wprowadzać takie, wiecie, krótkie przerwy, bo się zaraz zajedziemy po prostu i będziemy zajechani. A ty? Ja też. Bo to się tak mówi, że jak się robi się to, co się kocha, to się nie przepracuje w życiu ani godziny. A tak naprawdę można tam na to spojrzeć też tak, że się z tej pracy nigdy nie wychodzi. Bo my faktycznie nie mamy podziału na dni tygodnia, nie mamy podziału na jakieś godziny pracy, na wieczory. Staramy się po prostu... Nie wiem, co się staramy. Nie wiem. Autentycznie. No. No i tu jest... Co jakiś czas jest tak, że się spotykamy na jakiś seans u mnie w domu i przychodzi Paweł i oglądamy jakieś, wiecie, ostatnio oglądaliśmy Indiana Jonesa i tak sobie oglądamy te filmy typu Gwiezdne Wojny i tak dalej. Tak, ale te seansy też są przeplatane rozmowami. Tak, my przerywamy seansy też, żeby pogadać. No tak, to prawda. Tak. Zawsze na początku i na końcu jest element rozmowy na temat zawodowych spraw i jeszcze w trakcie często się przerywa tak film. No ale mimo wszystko. A jak przychodzimy, oglądamy, to Marek siedzi na komórce i to mnie strasznie cieszy. No bo ja odpisuję ludziom, albo załatwiam jakieś rzeczy, albo nie przychodzę na te spotkania, bo muszę załatwiać jakieś rzeczy, co się ostatnio też często zdarza. Co tam? Co zrobię? Co powiedział? Nie, bo powiedział, że czy odpisujesz nam, a on powiedział dupą, a ja zrobiłem... No, także tak, no tak to sobie wygląda. Ale to znowu jakby nawiązuje do tego... Co tam? To nawiązuje do tego, że się obecnie musimy bardziej rozwinąć, żeby wszystkim było lepiej. Tam pytanko jakieś? Tu jest pytanie, pan z mikrofonem. Ja mam takie troszkę z innej beczki pytania, takiej głupszej. Czy myśleliście o grze planszowej z waszym udziałem, na przykład taki eurobiznes, że zamiast płatny, płatny czy coś? No właśnie, wiesz... Są setki rzeczy, o których my myśleliśmy, które można by zrobić, byłyby spoko i byłyby fajne, tylko żeby je zrobić, trzeba się na chwilę zatrzymać, rozpisać to i to zrobić, albo dać komuś, żeby to zrobił. My się zatrzymujemy cały czas na momencie zatrzymać i rozpisać to. Mi się strasznie podobają komentarze pod filmami na zasadzie: ej, nie myśleliście, żeby zrobić film pełnometrażowy? I wyobraźcie sobie Maćka, Marka z Jankiem. Wow! To jest genialny pomysł, dlaczego na to nie wpadliśmy? Albo komentarze w stylu: kupcie sobie kamerkę 4K, za 400 można kupić na Amazonie, nie? Jakby tacy ludzie też są. Tak, przepraszam. Ale obraziłeś właśnie 50% naszych widzów. No nie. Chyba jednak nie będzie mnie jutro na komiko, nie? No, także do wszystkich tak, myślimy o filmach pełnometrażowych, bardzo chętnie byśmy je zrealizowali. No i tak. Ja mam do przekazania mały fanart z sali numer 2. Proszę. A ty jesteś jako kto? Nie wiem. Oni się pozachwycają to. I dupa! To je widok z tego rzutnika, co oni tam mają. To jest Marek jako Rafał, ja jako Sławek, a Paweł jako... Paweł. To jest taki Rzeszów pozdrawia z wyjątkiem sali numer 2. Ale ładnie to jest, ja to biorę. To ja to wezmę. Proszę, pytanie. Marku, Janku, zrobiliście nam tutaj mały product placement wcześniej. Przyznam, że bardziej do mnie reklama Cisowianki przemówiła. Marku, stoją przed tobą dwie butelki. Można się poczęstować? To było podstępne pytanie. Ale ja tą drugą chcę. To może teraz ktoś z prawdziwym pytaniem. Cisowianka. Bardzo chętnie. Masz wodę na naprawdę smaczną wodę. Cisow Marku. Czysto. Dziękuję bardzo, dla mnie wielki zaszczyt. Ale
Przejdźmy do pytania. Aha, tak. Czy dasz mi kolik? Wiedząc, że tutaj dzisiaj będzie przegląd filmów, ja się do niego przygotowywałem. Dwa dni nie oglądałem mojego ulubionego filmu, czyli Mony Lizy. I jako, że tak może faktycznie widząc po twarzach niektórych ludzi troszkę nudno się robi, może byście zaprezentowali jakiś swój ulubiony sketch z mojego ulubionego filmu, czyli właśnie Mony Lizy. Zakładaj perukę! No. Ja odpowiem tak. To jest zawsze... Odpowiem tak, bo to jest zawsze takie zderzenie się. Na przykład jest jeden film, którego nie jest nam wstyd, ale nie jesteśmy też z niego dumni. Tym filmem jest właśnie Da Vinci i Mona Lisa. W sensie, jakby on jest uroczy w tym, jaki jest. A jest słaby. Ale odpowiadając jeszcze na pytanie wcześniejsze, jakby nie zagramy nic na żywo, bo, no, bo nie gramy jakby tak na żywo, więc jakby to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest zabić, no chyba tyle. Ale dziękujemy ci, że zaproponowałeś, bo to też jest jakby właśnie... Trzeba zrobić ten krok. Tak. Która postać była najtrudniejsza do odegrania? O, ta właśnie. O. Paweł odjechał. Ja wiesz co, nie wiem, czy która postać była tak naprawdę... Mnie się chyba bardziej, mogę powiedzieć o jakichś takich, wiesz, scenach na przykład, czy tematach. Mnie się bardzo ciekawie spróbowało zagrać tak naprawdę w Czarnym Lusterku naszym, albo niektóre sceny z Gwiezdnego Szeryfa drugiego, takie, które były może bardziej emocjonalne, wiesz, bo pykać możemy to takie teksty, jakby to potrafimy po prostu, wiesz, pykać sobie i się kłócić z Markiem, to jakby to tutaj niczego nowego nie odkryjemy po prostu, a fajnie było się z czymś takim zmierzyć. No, to na pewno było najbardziej jakieś takie ode mnie wymagające, ale także to było największe wyzwanie, bo grać najbardziej lubię z kolei postaci takie, do których miałem największą możliwość powrotu, nie? Czyli takie, które faktycznie się kilka razy pojawiały. I to na pewno był Agent 700, na pewno Jagiełło w teoriach, na pewno Sławek. No. Mi się chyba najtrudniej grało jednak Grzegorza. Zagrywasz, co chcesz. W sensie takim, że wyszliśmy na plan i ja miałem to wszystko przygotowane i kamera i jedziemy i w pewnym momencie jest, Marek mówi stop, nie, słuchaj, ten gość w ogóle jest do dupy, nie? Musisz to zmienić tak. Totalnie. I musiałem to zmienić i się strasznie bałem o to, czy to wyjdzie jakkolwiek. Biorąc pod uwagę, że gram razem z Ewą Kunert, która uczy ludzi grać metodą Meissnera, i Kornelią Raniszewską, która gra na co dzień w teatrze Skarpa. Nie Skarpa. W jakimś. Tak. No, miałem stresa, tak, ale jakoś to poszło. Ale ja tylko powiem na takie usprawiedliwienie, że z Pawłem wtedy chodziło o to, że my mieliśmy w głowie, jak on to zrobiłby, jakby... My wiedzieliśmy, że Paweł potrafi to zagrać tak, jak chcemy i to będzie super. I po prostu jakby skierowaliśmy go troszkę w inną stronę i to już faktycznie poszło i zażarło. A Jezus Maria, w moim przypadku najtrudniejsza rola to są wszystkie te, gdzie nie umiem tekstu na planie. To nie jest śmieszne, ale... Czyli wszystkie. Nie, kurde. Pamiętam, że tego Otta męczyłem strasznie, nie? Jak kręciliśmy Adolfa. To ty masz jakąś anegdotę z tym, że... Jak anegdotę, kurde. I to było jakieś takie
faktycznie. Marek tekstu nie umiał po prostu, no. On chyba wpadł na pomysł, że no Otto musi po niemiecku mówić. No to spoko, że się tego niemieckiego nie nauczył, nie? To jest jakaś paranoja po prostu. I autentycznie ma taki jeden monolog, gdzie ten... jak to jest? Tak, ten tego Hitlera tam oddławiłem już, on tam upadł i Otto tam idzie wróg, hej. Idzie wróg i tam zaczyna po prostu knuć na głos, Boże, on mi zabrał mojego Führera, zabrał moje marzenia. I Marek nic nie miał tego tekstu, bo też była piąta nad ranem chyba, bo to był ten właśnie ten plan, na którym spędziliśmy 24 godziny. I Marek miał tekst spisany, chyba go sobie napisał po prostu na planie. Położył sobie go przed kamerą i tak grał. Kamerę miał blisko twarzy i co jakiś czas spoglądał na ten tekst, więc ja w montażu po prostu usunąłem wszelkie fragmenty, w których Marek spogląda w tekst, więc tego nie widać. Ja na pewno pamiętam, że ty miałeś obawy przynajmniej, no. Przed Rafałem i Sławkiem. Oj, bardzo. W sensie takie obawy, że tam są takie już takie poważne tematy, szczególnie Chorwacja, to znaczy Majorka, gdzie się tam mieliśmy pogodzić i że ten Rafał jest taki, no, na skraju wyczerpania praktycznie. Tam miałem jakieś załamanie nerwowe w ogóle przecież. Miałeś załamanie nerwowe tam? No. Ten, ja tak jak przez mgłę wspominam, ale ten dzień jak kręciliśmy tą główną scenę Rafała i Sławka, to ja miałem po prostu jakieś takie emocjonalne wahania, po prostu się czułem tak, jakbym miał, wiesz, zaraz rozbić sobie głowę o te skały. No ale potem już mi się nie zdarzyło to po tamtym. Być może coś tam sobie przepracowałem wtedy, ale no to tak, ta scena Rafała na tym też była trudna. Idźmy już dalej. Hej. Czy chcielibyście może nagrać jakiś musical? Tak. O, stary. Jak ktoś inny go wykonuje. Nie. Śpiewać nie umiem, ale wiesz. Ale potańczyć sobie byłoby super. Nie, słuchaj, tak, absolutnie. O tym myśleliśmy już długi czas. No tylko wiadomo, to są kolejne znowu koszta i tak dalej. Wiesz, nie chcemy robić paździerza po prostu. Nie chcemy się nigdy porywać na coś, na co nie mamy środków po prostu, ani pewności, że to będzie dobrze wykonane, więc z musicalem na pewno jeszcze poczekamy, ale bardzo bym chciał, szczególnie takie, wiesz, takie w takim klasycznym stylu, wiesz, jak deszczowa piosenka, to by było w ogóle fantastyczne zrobić takie numery taneczne. Ja wiem, że to jest oczywiście piekielnie trudne, oczywiście, że tak, no to ja w ogóle nie wątpię w to, tylko chodzi mi o samą pracę kamery na przykład, o układy choreograficzne. Myślę, że to byłoby naprawdę, naprawdę ciekawe i w ogóle ja lubię takie rzeczy, no to kurde. Kropka. Ja się obawiam, że wyjdę na złego pana, że tego nie wiem, ale to jest takie pewnie podstawowe pytanie, które słyszycie zawsze i wszędzie. Czemu Darwin? Nie złego pana, bo tak naprawdę nigdy nie jesteśmy w stanie udzielić tak naprawdę jakiejś satysfakcjonującej odpowiedzi na to. Złego pana. Z pana. Bo kurczę, my tak coś kręcimy, że ten Darwin... Bo ewolucja była taka, ale ja nie wiem tak naprawdę, jak było na tych plantach. Ja mówię, że to było na plantach, Marek mówi, że to było w akademiku. W ogóle nie zgadzam się w tych kwestii, więc ja nie wiem, jak to... Czemu Darwin? Dla mnie, to, tak jak to mam w głowie, zawsze o tym powtarzam, że to było związane z jakimś rozwojem, z jakąś właśnie ewolucją, z jakimiś takimi rzeczami, które dwa miejsca się za chwileczkę zwolnią, powtarzam, zwolnią się za chwileczkę dwa miejsca. W tej drugiej sali już nikogo nie ma. A. Pani tak, tam, dwa miejsca się zwolniły, ale jak wam tam dobrze, albo nikogo nie ma, to ciekawe. No i to był jakiś taki główny kierunek. Poza tym myśmy szukali też słowa jakiegoś takiego, które coś ze sobą niesie, nie? To znaczy, które jest już czymś tam, nie chcę mówić naznaczone, ale z czymś się może na przykład skojarzyć. I chyba też mieliśmy wtedy jakieś takie ambitne, być może tylko ja mam to tak w głowie, że jakieś takie ambitne podejście, żeby coś zmienić. Po prostu, żeby coś jakby wprowadzić, jakąś nową jakość. I ten Darwin nam się chyba też z tym kojarzył, to nam się jakoś tak składało. Ale, jak doskonale wiemy, bo o tym mówiłem wcześniej, ja mam słabą pamięć. Więc może być tak, że to jest po prostu brednia. Tak? O, dzień dobry. Zapraszamy tam dwa miejsca. Tam są dwa miejsca. Można podejść na górę. Jest to kompletnie darmowe. Schodki również są darmowe. Zapraszamy, proszę bardzo. No ale na krzesło... Śmiało, idźcie do góry, dobrze, po prostu. Gwiazdy przyszły.
No więc tutaj to pytanie przyszło mi do głowy, kiedy oglądałam jeden z waszych filmików z tym motywem gier planszowych. No więc, czy jesteście fanami tychże, czy gracie, jaka jest wasza ulubiona gra, jeżeli faktycznie gracie? Chodzi o RPG? Nie, gry planszowe. Gry planszowe? Tak. No to ja myślę, że w gry planszowe my na pewno nie graliśmy ani razu razem. I chyba nie mamy jakby na to, w sensie nie było do tej pory na to czasu, albo po prostu nie mamy też takich gier. Tak, chodzi raczej o po prostu RPG, tylko nie wszyscy wiedzą, że to się nazywa. A. No to... Ja lubię puzzle, ale... tak, to w takie gry, ale dokładnie takie, jak były na przykład właśnie w Elfach, tak, w Biurach i Ludziach. No dobra, to wiesz co, ja nigdy nie grałem w dzieciństwie w takie rzeczy. Marek grał, to wiem, Paweł, ty też, mam wrażenie. Ja nie grałem, ale właśnie po premierze jednego z tych odcinków z Elfami odezwał się do nas taki Michał Bańka się nazywa i on ma kanał Baniak Baniaka na YouTubie i on prowadzi tam właśnie RPG, te gry RPG. I słuchaj, braliśmy udział już chyba w 5 czy 6 odcinka, które są dostępne na YouTubie, mają po 58 godzin każdy, są bardzo długie, ale naprawdę jest super, super zabawa, naprawdę super. Ja się przy tym... Nie gram bezdomnym, kto to powiedział? No jasne, że ty. Lubię biegać i domona, akurat. Po co, bo jestem gruby? Żadnym bezdomnym nie gram. Baniak żartował wtedy. Nie jestem bezdomny. Zawód bezdomny. Także tak. Także wiesz, wpisz sobie Baniak Baniaka z Darwinami na przykład. Na pewno ci zacznie tam wyskakiwać jakieś te. Bo se gramy i jest bardzo fajnie. A, i graliśmy najpierw w Młotka. 3 sesje mieliśmy Warhammera, tak? Tak się to nazywało, bo ja kiedyś powiedziałem War of Hammer. A teraz gramy w Call of Cthulhu. I to jest super też. Takie bardziej detektywistyczne jakieś klimaty. Jakieś gry komputerowe? Gry komputerowe? No, zaraz wam podam, bo wy na pewno. Ja niestety należałem do tych dzieci, które nie miały dobrego komputera. I autentycznie nic mi nie chodziło na kompie oprócz Simsów, nie? Tylko Simsy i tylko budowałem, zabijałem. Co? Ja jak byłem młodszy, to bardzo dużo grałem w gry komputerowe. Teraz mam bardzo, bardzo długą przerwę, ale rok temu spełniłem swoje marzenie i kupiłem PlayStation. I muszę je odpakować. Muszę je odpakować. Unboxing. Chcesz, żebym Wisława Szymborska. Nie, że nie opowiedzę, że jestem głupi. Wisława Szymborska. Tak, ja też kiedyś grałem dużo w gry i grałem w Counter-Strike'a dużo. I żałuję, że wtedy grałem, a nie grałem teraz, bo teraz ludzie na tym zarabiają. A ja lubię pieniądze. To tyle? Tak skończysz wypowiedź? No to dobra, hajs i już. Tu widzę mnie. Rugby? LARPy. Byliśmy 2 razy na LARPie. Zaprosili nas na taką przygodę na biskupinie, słuchaj. Ja myślę, że teraz byśmy zagrali w niej inaczej, po tych RPG. Nie, myślę, że nie. Że my jesteśmy do kitów w tym akurat. W LARPach? Tak. To może tak być. Myśmy robili coś a la LARPy, powiedzmy, w szkole teatralnej. Spotykaliśmy się z Markiem, z Basią. Powiedziałem Basia, to chodzi Martynę. No ale panią Basio, spotykaliśmy się we trójkę i chodziliśmy, słuchajcie, w szkole teatralnej są po prostu tam ileś sal, jakby do ćwiczeń sal prób i jeżeli ktoś ma okienko, po prostu tam 3 godziny wolnego, to może sobie pójść do recepcji i poprosić o klucz na przykład do jednej z sal. No i portier daje, więc myśmy tak robili, braliśmy ten klucz, wchodziliśmy do tej sali i dawaliśmy sobie jakieś założenia, na przykład, że jesteśmy teraz na statku kosmicznym, albo jesteśmy w lesie, albo jesteśmy w domku, dawaliśmy sobie imiona postaci. Wymyślaliśmy to po prostu tylko założenia i improwizowaliśmy sobie. Myśmy to nazywali improwizacjami, które tak trwały 2-3 godziny, ale później się zorientowaliśmy, że to bardziej była po prostu jakaś taka zabawa, chyba właśnie w stylu jakiegoś takiego LARPu właśnie, nie? To znaczy nie przebieraliśmy się co prawda, ale jednak odgrywaliśmy tu i teraz na żywo jakieś postacie. Świetnie się przy tym bawiliśmy po prostu, wręcz robiliśmy pewne serie, to znaczy na przykład mieliśmy serię o statku kosmicznym, o załodze takiego statku kosmicznego, dorośli ludzie. I to jest 7 takich improwizacji zrobiliśmy i każda była jakby kontynuacją poprzedniej, więc było super, naprawdę.
No, a tam takie prawdziwe larpy byliśmy dwa razy w biskupienie i też było bardzo fajnie, ale ja jestem za słaby do czegoś takiego, w te larpy. No, tam trzeba faktycznie być jakoś tak bardzo, bardzo otwartym, a my jesteśmy chyba jakieś takie spięte duchy się robimy w takich sytuacjach. I w temacie trzeba być mocno. I w temacie trzeba być mocno i wiedzieć, o co chodzi, ale była to jakaś ciekawa przygoda. To ja mam w sumie takie pytanie jedno, bo mamy tutaj taki bardzo ładny plakat i takie trochę to jest rażąco niesprawiedliwe, bo Paweł nie został na nim uwieczniony, a można powiedzieć, że jest w pewnym sensie dosyć ważną częścią tego dzisiejszego spotkania, więc to jest takie troszkę głupie, bym powiedział, także to trochę w głupie mi. A pytanie brzmi? No do czego na plakacie pytać? A, dobra, no to co, kto następny? Myśmy nie wiedzieli, jaki będzie plakat, słuchajcie. Nie, przede wszystkim jakby... To nie jest plakat, to jest... Liczby, w sensie, to, że jest Paweł, też pojawiło się w ostatnim momencie, bo szukaliśmy, że tak powiem, informacji, bo tak jak mówiłem, na początku miała być też Martyna i Martyny nie ma, więc jeżeli odpowiedzialność gdziekolwiek spoczywa, to po prostu na stronie komunikacji tego, kto będzie, a kogo nie będzie, osobą odpowiedzialną za komunikację, kto będzie, a kto nie będzie, jestem ja, więc jeżeli ktoś ma jakiś problem, próbujemy się spotkać potem przed tym, raz przeproszę. Będę miał nadzieję, że nie zrobicie mi krzywdy. No, ale nie przychodźcie, może. Więc tak. Kolejne pytanie? Niektóre konflikty, czy seria z Rafałem i Sławkiem, wręcz zmuszają do przemyślenia tego, co prezentują. Czy wy zawieracie takie bardziej poważne wątki jako humor inteligentny, czy chcecie zaprezentować też własne poglądy? Z tymi poglądami to jest, kurczę, wiesz co, chyba o tyle delikatny temat, że ciężko to teraz rozgraniczyć, nie? To znaczy musielibyśmy tak naprawdę usiąść z jakąś listą rzeczy, listą tematów i poglądów i po kolei mówić ci... To jest dramat jakiś. I teraz po prostu po kolei ci mówić, co jest naszym poglądem, a co nie. 5 minut po czasie spotkania. 5 minut po czasie spotkania jest? Kurczę. Ja nie chcę nikogo wyganiać. Jeżeli dobrze rozmawia, to... A dzięki, hej. To co, to ile jeszcze pytań? No, z 30 myślę. To jeszcze ma pytanie, ręka w górę, muszę policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery. 3 pytania. Czy to nie była odpowiedź? To nie była odpowiedź, nie. Jak 3 pytania, kiedy widziałem co najmniej 6 rąk? Na tym polega ale żart. Selekcja. A to jest dowcip. Dobra. Okay. Co jest naszym celem? Wiesz co, wydaje mi się, że chyba... Utrzymanie widowni na miejscu. No, to jest strasznie przykre. To hej. I takie suby lecą, nie? Nie, spokojnie, nie ma problemu. Na mnie jest przykro, na mnie jest przykro. Też cześć. Słuchaj. I zaraz Marek powie, co jest jego celem. Ja myślę, że tak powiem, moim celem chyba w tych przypadkach, jeżeli o tym mówimy, jest po prostu zadawanie pewnych pytań. Zmuszanie może faktycznie, jak niektórych, którzy są podatni na takie rzeczy, zmuszanie do przemyślenia sobie niektórych spraw, ale staramy się chyba nie odpowiadać na te pytania tak naprawdę wprost. Powinniśmy jednak, wiesz, jakby... zmusić widza do przemyślenia czegoś bez wskazywania konkretnej odpowiedzi. Marku? Moim celem jest hajs. Pamiętajcie, że liczy się tylko hajs. Hajs z YouTube'a. Ja się chyba tak podepnę pod to, co Janek powiedział i prawda jest taka, że Janek jest chyba bardzo dobrym cenzorem tak naprawdę, bo ja pewnie zawsze za dużo wrzucę tych swoich przemyśleń w te nasze teksty. Albo przemyśleń, albo nie przemyśleń, bo to też nie jest tak, że my mamy na celu, nie wiem, czy to zbawianie świata, czy snucie jakichś własnych teorii, po prostu jeżeli coś w nas siedzi i nam się wydaje, że to spoko jest jakiś nowy punkt widzenia, to fajnie jest o nim powiedzieć na przykład, albo go jakoś zademonstrować. Mam wrażenie, że Janek idealnie to tak naprawdę balansuje. Kropka. No. Ja kilka razy użyłem sobie, że tak powiem, na naszych filmach własnych przemyśleń, biorąc pod uwagę na przykład napisy końcowe. No i to na pewno sprawiło mi sporo przyjemności, bo to też są jakieś takie rzeczy śmieszne.
Zwłaszcza jak się uda zauważyć coś, o czym wszyscy wiemy, a nie do końca mamy tego świadomość. No i ogólnie, jak czasami udaje się coś takiego świadomego wrzucić, to jest bardzo fajnie. Ale my na pewno nie jesteśmy ani ekspertami, ani nie mamy w głowie czegoś takiego, że teraz trzeba naprawić ziemię. Janek, zróbmy coś, żeby żyło się lepiej. Więc nie, więc raczej głównie nas ta radość prowadzi, a jeżeli coś takiego się nagle pojawia, no to no my zawsze sobie tak mówimy, że aha, no dobra, skoro się to tu wypłynęło i tak się pojawiło, to widocznie tak ma być. Tak. To ja mam pytanie tutaj, cześć. Jak wielka jest ekipa, która tworzy grupę filmową Darwin i jak ona się zmieniała w czasie, jak była na początku, jak teraz, bo widać, że cały czas nowi członkowie tworzą te filmy i się pojawiają w tych filmach. Ja myślę, że zacznijmy od Pawła, bo Paweł może mieć takie spojrzenie, jakiego my nie mamy, to znaczy spojrzenie z zewnątrz. Na przykład na to, jak... No, dobra, to ja dam mu mikrofon. Ja nie słuchałem pytania. Bo jak usłyszę po początkach, mówię, okej, mam wolne. Gdzieś byłem już myślami w łazience albo w samochodzie, także poprosiłbym o powtórkę. Naprawdę? Jak duża jest ekipa? Jak duża jest ekipa? O kurde. No to zależy. W takim sensie, że minimum ekipy to jest pan dźwiękowiec, to jest pan operator. I pewnie ktoś do pomocy takiej ogólnej i się już da. I już wtedy można kręcić coś. Biorąc pod uwagę, że chłopaki robią wszystkie inne rzeczy, które trzeba zrobić, bo trzeba wnieść to wszystko na lokację, trzeba to skręcić, zainstalować, nagrać 16 godzin materiału, a potem to rozkręcić, zdezinstalować, rozwieść po wypożyczalniach i tak dalej, więc jakby gdyby to robiło tyle ludzi, ile potrzeba, to ta ekipa byłaby dużo większa i byłoby chłopaków stać na nagranie minutowego odcinka. Tak mi się wydaje. Natomiast bardzo miło się patrzy na takie produkcje jak Niedobitki i Mutanci, gdzie przyjechał autobus statystów, gdzie charakteryzatorek było chyba 7, które przez 3 godziny malowały tych wszystkich ludzi. Także różnie. No, a taką, wiesz, takim trzonem, który jest, no powiedzmy, od początku Darwina do dzisiaj, jeżeli chodzi o takie sprawy preprodukcyjne, bo już dzisiaj z patronami rozmawialiśmy o tym i wytknęli nam, że na samym początku był i Mateusz, i Martyna. Ja się z tym zgadzam, Mateusz grał Mistrza Motyla, a Martyna zagrała również w Mistrzu Motylu, była jego sekretarką tam na końcu, na napisach końcowych, a później zagrała Marynę w Wielkich Pytaniach. Ale powiedzmy sobie, takim trzonem Darwina od samego początku do dzisiaj, to tak naprawdę niezmiennie jesteśmy my, bo operatorzy się zmieniali i od dłuższego czasu już pracujemy z Karolem Pumpcem, który już stał się jakby integralną częścią tej grupy od 3 lat, co najmniej, może nawet 4, nie wiem, chyba 3. Marek Marobot Wodziński mniej więcej tyle samo już z nami pracuje. Więc tak naprawdę no przy każdym odcinku jest ta nasza czwórka niezbędna, plus powiedzmy sobie dźwiękowiec, tak jak Paweł mówił, plus asystent kamery, charakteryzacja. No, to są tak. A reszta to już są jakieś zmienne, typu właśnie statyści, inni aktorzy. Kropka. To ja mam jeszcze pytanie. Co jest waszym marzeniem? Co byście chcieli zrealizować lub co osiągnąć? O czym tak najbardziej w głębi duszy marzycie? Hajs. Wiesz co, tak naprawdę ja to marzę tak naprawdę o wszystkim, co my mamy zaplanowane, żeby zrealizować. O tych rzeczach, na które czasu nie mamy i o tych rzeczach, na które mamy czas. Na pewno chciałbym zrobić serial i to nie jeden, szczerze mówiąc, bo już się pojawiają pomysły na kolejne jakieś odrębne fabuły. Chciałbym zrobić filmy pełnometrażowe, które też nam siedzą w głowach od długiego czasu. Ale chciałbym też zrobić mniejsze rzeczy właśnie, na przykład kurczę, fajnie byłoby nie tylko zrobić te bajki i coś tam większego, powiedzmy, w najbliższym czasie, ale też mieć czas, żeby opowiedzieć historię Słowackiego, żeby mieć czas, żeby pociągnąć jeszcze właśnie wątek troszeczkę Rafała i Sławka
To są rzeczy, które dalej mamy w głowach, ale akurat na nie może teraz nie ma za bardzo czasu, nie? Tropiciel prawdy o tym wszystkim, o czym dzisiaj mówiliśmy. Także, no, takie duże marzenia i małe. I one wszystkie czekają na realizację. Marku? No, ja się podpinam pod twoje marzenia, bo je dzielimy. Ale z marzeń bieżących, no to na pewno chciałbym... zapłacić za mieszkanie. Prąd. Nie, to z marzeń bieżących takich najbardziej na teraz, co bym bardzo chciał, to żeby nam się udała ta rozbudowa struktur. Tak naprawdę, bo czuję, że jak rozbudujemy te struktury, to wszystkie rzeczy bardzo ładnie przyspieszą, plus my też jakoś inaczej do tego wszystkiego podejdziemy i będzie wszystkim lepiej. A marzę o tym dlatego, ponieważ jak się okazuje przez ostatnie pół roku, zrobienie tego nie jest wcale takie oczywiste. To wszystko. Szukałem jeszcze, ale nie mam nic więcej. Ja bym chciał, żeby takie mądre głowy, które mają dużo pieniędzy i przeznaczają kupę pieniędzy na kolejny płytki film z gwiazdami seriali, może zajrzeli do chłopaków i powiedzieli: zaryzykujemy, zrobimy coś fajnego, damy wam normalny budżet. Jeśli chłopaki potrafią zrobić coś takiego za 20 tysięcy złotych, jak Gwiezdny Szeryf 2, to co by mogli zrobić za dwie bańki? Defraudacja! Hajs, hajs, hajs! Hajsy! No dobra, to teraz ja tutaj jestem. O. Słuchajcie, odpaliście potem Patronite'a, nawiązaliście współpracę z platformami i z jednej i z drugiej strony macie różnego rodzaju zobowiązania. I chciałbym się zapytać, jak osoby, które reprezentują platformy, z którymi współpracujecie, patrzą na wasze zobowiązania względem patronatów. Ale o jakich tak naprawdę platformach mówisz? No nie wiem, wydaje mi się, że coś tutaj kręcicie. Znaczy, nie mam dokładnych informacji. No właśnie, bo... Nie mam dokładnych informacji. Nie chodzi mi o same takie platformy, które, nie wiem, typu tam HBO i tak dalej. Tylko coś typu Allegro. Nie było się tego. Jeżeli nie, to mam w takim razie złe informacje. Jeżeli chodzi mi o ludzi, którzy finansują wasze projekty, tak? To są Czasem na przykład robimy, wiesz, odcinki sponsorowane, to takie rzeczy. No, no ale o tym platformy, wiesz, no bo platforma to dla mnie, wiesz, albo YouTube, albo na przykład Player, jak zrobiliśmy teorię, czy coś takiego. Ogólnie chodzi mi o ludzi, którzy pakują was pieniądze jak tak jednostkowo, tak? To nie są wasi fani, to nie są wasi... Jakiś jeden odcinek na przykład, tak? To jest zlecenie jakieś. No tak jest. To wtedy to jest, tak jak mówiliśmy, że my tak naprawdę utrzymujemy się z takich zleceń płatnych, tylko że to zawsze są jednorazowe sytuacje, tak? To znaczy, kiedy robiliśmy Czarne Lusterko, była to jednorazowa kampania, znaczy nawet nie kampania, tylko jednorazowa akcja w kampanii promującej Black Mirror. I to jest jedna rzecz i tak naprawdę reklamodawcę czy tam sponsora wtedy interesuje tylko ta jedna rzecz. On jakby nie ma de facto, on nie finansuje kanału. On przychodzi do nas i my mu robimy jakby produkt. Głównie chodzi o deadline. No to wiesz co, deadline'y są takie, że my się ugadujemy zawsze, wiesz, no też spójrzmy na to, że do tej pory mieliśmy w tym roku jeden odcinek sponsorowany, w styczniu. Jest kwiecień, końcówka, nie ma kolejnych odcinków. Więc my tak na dobrą sprawę, każdy taki deal, do którego, że tak powiem, podchodzimy i się spotykamy, to ustalamy w taki sposób, żeby się właśnie wyrobić, bo wiemy, że się wyrobimy, że damy radę. Jak już, także oni przychodzą i pytają, czy dacie radę to zrobić? Na kiedy? Na wtedy. Pasuje wam to? Tak, to robimy. Pasuje wam to? Nie, no to nie robimy. Więc te dwa światy się jakoś nie przenikają w taki sposób. Czuję, że zbliżamy się do końca tego fantastycznego. To na pewno ktoś podnosi. Ja też czuję, że zbliżamy się do końca. Tak? Czujecie, że zbliżamy się do końca? Ja wiem, cała reszta nie czuje, że zbliżamy się do końca. Jeszcze tu po prostu się zgłasza koleżanka. Nie, to tam druga sala musi słyszeć. Do której produkcji czujecie największy sentyment? Oczywiście do waszej produkcji. Na to można tak w sumie kilkurako odpowiedzieć. Tak stworzyłem słowo. Dwojako mi się nie pasuje, więc kilkurako. Przededdzień.
Bo chodzi o to tak, która produkcja, wiesz, jeżeli chodzi o konkretny odcinek, ale też można pomyśleć na przykład, który wątek, wiesz, postaci, które przeplataliśmy przez kilka odcinków. Ja myślę sobie, że jakiś duży sentyment mam do... co prawda to nie było na naszym kanale, ale to była nasza produkcja, jeżeli chodzi o wielkie teorie, do wątku Jagieły i Giermka na przykład. Ten ich wątek, te ich przygody. Naprawdę mam do tego duży sentyment i bardzo chcielibyśmy do tego jeszcze wrócić. Co tam? Ale no nie ma co ukrywać. Absolutnie Rafał i Sławek i ich wątek był pewną siłą taką napędową i na pewno dużo o tym myśleliśmy przy każdym następnym pojawieniu się tych dwóch postaci. Nie? Co następnego? W jaki sposób ich teraz przedstawić? Co nowego? Co się Brechtusz? Nic. Co nowego tam, wiesz, odkryć, jakby w jakiej sytuacji ich znowu postawić, żeby było ciekawiej, żeby było troszkę inaczej niż poprzednio. Także... A z takich starych odcinków na przykład, to duży mam sentyment... Co to w ogóle... A do Ludwika powiem, do Ludwika mam sentyment. A co, Marku? Okej. Okay. Za długo to trwa. Mów. No to weź to tam, daj dużo. Bo ja chciałem, żebyś to tam dał, bo ja myślę tak naprawdę. No na pewno. Spoko, Marek, dam ci trochę czasu. Noe versus Bóg. No. Faktycznie. To tak jest. No ja się zgadzam tak naprawdę. Zresztą chyba... Mam sentyment do wszystkich naszych odcinków. Dziękuję.